Welkomna. Dzisiaj pogadamy wiska prata lite över Sverige igen. Czyli znowu pogadamy trochę o Szwecji, tym razem med kära vännen Michał Gadziński, drogim przyjacielem Gadzińskim. Jak tam? Jak tam u was na Mazowszu dzisiaj? Całkiem dobrze, chociaż trochę pogoda taka północna, prawie jak w Szwecji. Więc ja się z tobą serdecznie, Piotrze, przywitam i przywitam też wszystkich naszych widzów. Hej, hej. I jeżeli ktoś nie wie, to ja się właśnie w tej chwili przywitałem w języku szwedzkim i poza tym jestem całkowicie i całym swoim jestestwem przygotowany do rozmowy, ponieważ tutaj mi musicie uwierzyć na słowo, ponieważ nie będę tego demonstrował, zresztą tak wysoko nie sięgnę, ale na skarpetach, które mam na sobie, jest napis Göteborg. Göteborg. Tak. Bardzo dobrze. Więc również mam szwedzki element garderoby, ale niestety jest on mniej widoczny. Tak, ale z tym hejem to jest rzeczywiście det stemmer, czyli zgadza się, czyli to jest takie stimmt, nie? Tylko stemmer. Zgadza się, bo to jest skrót od hejsan, czyli to jest takie krótsze, więc to się przypadkowo tak zrobiło, jakby sobie wołali hej, hej, ale to jest rzeczywiście cześć, dzień dobry. I tak o, dalej. To właśnie ciekawa anegdota, podobna właśnie językowa, chociaż się na chwilę przeniesiemy na południe, do naszych tak zwanych bratanków Madziarów, ponieważ jak pierwszy raz jechałem na Węgry, to mnie dziwiło, że właśnie Węgrzy rozmawiając ze sobą, czy to na żywo, czy przez telefon, to wszyscy sia, sia, sia. I ja tak się dziwiłem, no skąd taka anglicyzacja, czemu oni się żegnają po angielsku, że see you. I się jak trochę zacząłem ten marsjański język zgłębiać, przynajmniej do tego stopnia, żeby móc się komunikować. O angielskim, nie o szwedzkim, jak ktoś teraz wszedł. Tak. No to po prostu dowiedziałem się, że kiedyś takie pożegnanie koleżeńskie węgierskie to było servus. Natomiast dzisiaj nikt już tak nie mówi, to tylko stare dziadki się żegnają servus, natomiast no, to młodsze czy średnie pokolenie Węgrów się żegna właśnie sia, pisze się szia i no, nie ma to nic wspólnego z językiem angielskim, see you, mimo że ja w formie takiej może jakiejś raperskiej sia. Pierwszy raz, kiedy to usłyszałem. Ale Michale, wiesz, proszę bardzo, zostawmy już tych naród, jeden z najbardziej nielubianych przeze mnie autorów, narodów i wróćmy do jednego z najbardziej lubianych, jeśli można. Piotrze, lubisz ten naród aż tak, że z tego, co pamiętam z jednej z twoich pogadanek albo artykułów, książki po szwedzku kupowałeś jeszcze zanim nauczyłeś się języka szwedzkiego i to na nich uczyłeś się tego języka, więc pozwól może, że coś tutaj naszym widzom zademonstruję, ponieważ jakiś czas temu wszedłem w posiadanie takiej książki o szwedzkich tradycjach, ale także mam taką książkę. Fredrikssona. No proszę. From Istid, czyli od prehistorii till, nie, znaczy z epoki lodowej dosłownie. Istid till EU. dowcipnie, od epoki lodowej do Unii Europejskiej. Fajne. Więc teraz mam motywację, żeby chociaż trochę szwedzkiego liznąć. No i tak przyznam, że na początku fonetyka trochę rozwala, ale jak się człowiek osłucha, no to dzięki pewnym podobieństwom z angielskim czy z niemieckim, w końcu germańskie języki, daje się trochę domyślić, trochę z kontekstu wyłapać, więc może uda mi się coś z tych wspaniałych książek zrozumieć.
Jasne, wiesz, bo Konopczyński był znany z tego, że on się znał na Szwecji, bo tam się znalazł w czasie II wojny, przypadkowo właściwie, i zaczął zgłębiać i rozmawiać ze szwedzkimi naukowcami i historykami, i on był znany później, jak już się Polska ustabilizowała po II wojnie, z tego, że zadawał studentom na przykład jakąś książkę do przeczytania i mówi: ale panie profesorze, to jest po szwedzku. No, przez 50 pierwszych stron będzie trochę trudno, ale później się pan już nauczy. Tak? Ale no, nie no, szwedzki język w przeciwieństwie właśnie do węgierskiego jest zupełnie do opanowania. Nie ma problemu, także tutaj on się wydaje trudniejszy niż jest, przez to, że jest trochę inna liczba mnoga, prawda? Liczba mnoga się kończy najczęściej na R, na przykład jest kvinna, to jest kobieta, i liczby mnogie kvinnor, kobiety, nie? A my jesteśmy przyzwyczajeni, że jak się coś tak kończy, to pewnie to jest jakieś, że ktoś coś robi albo coś takiego, wygląda nam to na czasownik, podczas gdy z kolei rzeczowniki mają dodawany rodzajnik określony z tyłu, jest na przykład huset, jak et hus, ale określony to huset, ale jeszcze bardziej jest na przykład en bil, czyli samochód, i bilen, i to bilen wygląda nam na czasownik, bo myślimy sobie pewnie jak u Niemców, że coś się biluje tam, a tam nie, to jest po prostu samochód. Więc jest tak trochę kontrintuicyjne, ale jak się o tym już pamięta, to ja pamiętam, to też było dla mnie trudne trochę, to tak, ale później, no i jest radocha, że jak się zna szwedzki, to cała Skandynawia otworem, bo oni rozumieją. Także też jest fajne. Czy Polska katolicka to po szwedzku Polska katolska? Wiesz co? Katolska Puolin, bo Polska jest Puolin. Znaczy pisze się Polen, ale czyta się Puolin. Więc jest nie Polin, tak jak tutaj spiskowcy będą zaraz, że Muzeum Polin. Nie, Puolin. Ale bo w sumie jest Polen, ale nie czytają tak jak Niemcy, chociaż piszą tak jak Niemcy, więc jest katolska Puolin, czyli no tak, to jest śmieszne, że na przykład no właśnie, że ktoś powie, że Szwecja powinna być znowu katolicka, to byłoby Sverige måste vara katolska igen. I jest to katolska, nie? To jest strasznie zabawne. Że w ogóle jest dużo śmiesznych takich efektów po szwedzku. Z językiem angielskim, polskim i tak dalej. Jest kilka słów w polskim pochodzenia szwedzkiego, jak na przykład skaldowie, na przykład skald. Skald to jest poeta. I skaldowie, oni są z Gdańska, nie? Więc blisko do Szwecji mentalnie. Chyba tak, no właśnie. I jeszcze jest svit. Svit to nie jest oczywiście świt, tylko to jest świta, czyli to, co idzie za jakimś tam księciem czy coś. Także całkiem sporo słów skandynawskich. Mm-hmm. To głównie właśnie szwedzkich, bo te kontakty zawsze najintensywniejsze ze Szwecją, bez porównania. No właśnie, więc Szwecja to jest taki kraj, który jest jednocześnie egzotisk, a jednocześnie znany, prawda? W Polsce, i ja ubolewam nad tym, że to jest, że przy tej sytuacji, kiedy Szwecja to jest akurat taki rozmiar kraju i wpływy tego kraju są tak duże w Europie i na świecie, że są troszkę porównywalne bardziej z naszym, bo to nie jest jakaś Wielka Anglia twoja ulubiona, czy Wielka Brytania, czy Niemcy, czy Francja, moja ulubiona też, tylko to jest taki kraj, który ma taki rozmiar, że akurat by nam się dobrze gadało, by ta współpraca była, i to nawet ludzie głupi jak Bartosiak to zauważają, że tu byłaby jakaś fajna współpraca wojskowa czy coś. Potem jak Szwecja wykonała manewr, żeby wejść do NATO, to już mu zbrzydła, bo on lubi Zosię Samosię, a nie natowskie kraje, ale to już jest inna sprawa. Natomiast Szwecja jest akurat takim krajem, że ta współpraca byłaby super, no ale przeszkadzają nam jakieś różne stereotypy katolickie, antyprotestanckie, potem jakieś takie, że jakby Szwedzi byli jacymiś mistrzami eugeniki i to było jakieś wyjątkowo okrutne. No, sterylizacja przestępców, to przypomnę, że w międzywojniu myślały o tym wszystkie państwa, katolickie też, Brazylia, Włochy, Francja,
I tylko, że tamte kraje albo były za biedne, żeby się tym zająć, jak Brazylia, albo były zajęte czymś takim jak II wojna światowa, aż Szwecji się udało pozostać neutralną, więc mogli się tym zająć. I dzisiaj to wygląda tak, jakby ci Szwedzi jacyś byli dziwni, ale nie byli dziwni, tylko po prostu oni mieli czas się tym zająć. Oni sobie zbudowali olbrzymią armię, żeby ich nie napadli ani naziści z Norwegii, ani komuniści sowieccy przez Finlandię, bo się wydawało, że wkrótce przejdą. No i w tym momencie, jak się skończyła wojna, to oni to wszystko dali na Volkshemmet, czyli na te pieniądze, na tą milionową armię, dali na Volkshemmet, czyli na swój system, my mówimy socjalny, ale tak naprawdę to jest taki pakiet, ultrawolny rynek dla przedsiębiorców plus bogaty socjal dla pracobiorców, więc każdy coś tam ma, łagodzenie generalnie napięć społeczno-ekonomicznych, krótko mówiąc. To nie jest socjal, jak my mówimy, to jest system łagodzenia konfliktów. No właśnie, i teraz czy ty uważasz, że Polacy mają podejście zdrowe do Szwecji, czy też raczej przeszkadzają to ciągle jakieś tego typu sywki, na przykład takie podobne do tych, co zarysowałem? Znaczy, mi się wydaje, że z jednej strony Polacy mało wiedzą i mało mówią o Szwecji, przynajmniej mówię z perspektywy stolicy Polski centralnej, co od dłuższego już czasu, nawet jeszcze dawniejszego niż datuje się moje zainteresowanie tym krajem, zawsze mnie to dziwiło, no bo przecież Szwecja to jest jakiś taki nasz sąsiad, co prawda przez Bałtyk. Mamy dużo wspólnej historii, o której mówiliśmy w naszej poprzedniej rozmowie. Co prawda były to głównie wojny, o których mówiliśmy, no ale mówiliśmy też o zmarnowanych szansach, żeby tych wojen nie było, a zamiast tego była kooperacja. Tutaj bardzo właśnie jest ten wspólny element historii ze Szwecją, no wspólną dynastię mieliśmy, a tak mało w naszym kraju o tej Szwecji się wie i mnie to z jednej strony to trochę dziwiło, natomiast no z drugiej nie bardzo, no bo tam Polacy zbytnio jakby sąsiadami swymi no aż tak się nie interesują, no bo kto by poza jakimiś hobbystami potrafił o polityce litewskiej czy czeskiej coś kompetentnego to powiedzieć. To 3 miliony biedaków, nie, znaczy biedaków, no takich ludzi jak my, powiedzmy, czyli no dobra, Czechy to bardziej ta skala, powiedzmy, ale to nadal nie jest porównywalny kraj ze Szwecją co do przebojowości na świecie i wpływów i pieniędzy i wszystkiego innego i wzorców kulturowych, więc no ale dobrze, Czechy to faktycznie, Czechy to też jest taki kraj faktycznie, którym się nie do końca Polacy pasjonują, chociaż wielu nawet, którzy głoszą jakieś sympatie, to niespecjalnie tam coś widać. Ale myślisz, że Polacy lubią Szwecję? Bo ja to, wiesz co, tak jak mi się wydaje, że Niemców Polacy nie lubią, do Anglików też mają jakieś takie ała, że ten rynek tak nie do końca otworzyli, potem trochę zamknęli, trochę tam Brexit to... I w ogóle do krajów germańskich, bo jest ten perelowski taki antygermanizm, a Szwecja na tym tyle w sumie nie jest tak źle, tylko że się kilka takich tematów przedstawia zupełnie koślawo, na przykład, że Szwedzi właśnie sterylizują przestępców, że Szwedzi, kiedyś to robili, że Szwedzi odbierają dzieci, prawda, i tak dalej, no to chyba dobrze, że zabierają dzieci rodzicom, którzy je biją, nie? Czy nie? Ciągle są jakieś numery. Czyli mi się wydaje, że w tej swojej niewiedzy o Szwecji Polacy mają dosyć obojętny stosunek do tego kraju i do jego mieszkańców, chociaż no mimo wszystko więcej wydaje się być ocen pozytywnych niż negatywnych,
ale to może wynikać z tego, że taki historia Szwecji przestaje się przecinać z naszą historią mniej więcej w momencie, w którym zaczyna się narracja twojej nadchodzącej książki i ta Szwecja trochę nam znika po tych wojnach XVII wieku z radaru i w zasadzie jeżeli gdzieś ta Szwecja miałaby się pojawić, to mi się kojarzy, że lata 80., stan wojenny, że dużo było emigracji politycznej Polaków do Szwecji i jedno z moich skojarzeń ze Szwecją to generalnie jest takie, że łatwo było tam azyl polityczny dostać. No może też dlatego Polacy emigrowali, że stosunkowo blisko wystarczyło Bałtyk przepłynąć na promie, o ten azyl poprosić. Te ucieczki, tak? No tego było rzeczywiście trochę. Ale też myślę, że Polacy w swojej wiedzy o Szwecji kierują się trochę stereotypami, bo właśnie dominuje takie myślenie, że Szwecja to jest jakiś socjalistyczny kraj i tutaj się przywołuje dowody anegdotyczne, że Astrid Lindgren dostała kiedyś jakiś wymiar podatku powyżej 100%, albo że muzycy z ABBY coś tam kombinowali, żeby takich podatków wysokich nie płacić. I co ciekawe, te stereotypy o Szwecji to są niezależne od sympatii politycznych czy od preferowanego modelu społeczno-gospodarczego, tylko że stereotypowy wyborca partii Razem będzie mówił, że o, to jest dobre, to jest Szwecja, to jest raj, a stereotypowy wyborca partii Sławomira Mentzena będzie mówił, nie, to nie jest dobre, to jest piekło i w ogóle uciekajmy. I też jeszcze co do tych stereotypów, to też pamiętam, że dominował w mediach takiej mocnej prawicy od kilku lat stereotyp, że Szwecji już nie ma, podobnie jak zasmucę cię, ale Francji już nie ma, no ponieważ wiadomo, muzułmanie zalali, w ogóle przejęli te kraje, już tam kalifaty. A Rosji jest... jakoś nie zalali, nie? Chociaż 20%, a we Francji 10% i w Szwecji tam chyba 6%. Ale wiesz, będzie wątek optymistyczny, ponieważ Szwecja się odrodziła, ponieważ wszyscy ci, którzy mówili, że Szwecji już nie ma, bo zalali ją muzułmanie, to kiedy Szwecja przyjęła model walki z pandemią, w którą zresztą oni nie wierzyli i pewnie nie do końca rozumieli ten szwedzki model, ale tak ładnie im brzmiał, to nie tylko, że okazało się, że Szwecja jednak istnieje, to jeszcze w dodatku okazała się być wzorem do naśladowania. Tak, tak. Znaczy w ogóle Szwedzi są do bólu praktyczni, więc oni oczywiście na początku podchodzą do sprawy idealistycznie, ale potem jak się coś pierniczy, to zmieniają to. To oni nie tkwią cały czas jak muł w tej samej rzeczy, to znaczy jak na przykład był kryzys migracyjny, to tak, oni przyjęli 65 tysięcy migrantów. Dla porównania Francja przyjęła 35, a Hiszpania 20, czyli Szwecja znacznie więcej co do swojej wielkości. No wiadomo, że Niemcy przyjęły jeszcze wielokrotnie więcej, nie? I my mówimy, że Niemcy głupie, a tak naprawdę to trochę Niemcy uratowały skórę Węgrom, bo wyobraź sobie, co by było z Węgrami i Czechami i tymi innymi krajami, gdyby się to wszystko rozlało, te masy ludzkie na te niewielkie kraje. No ale to już jest inna kwestia, to jest kwestia sporu Merkel-Orban. Natomiast Szwedzi przyjęli relatywnie dużo, ale jak pojawiły się pierwsze kłopoty jakiekolwiek, to natychmiast powiedzieli, że dalej nie. Więc Szwedzi są praktyczni, oni wiedzą, ile oni mogą asimiliera, a ile nie mogą asimiliera. I tu nie będzie nigdy czegoś takiego, że ignorowanie problemu społecznego, bo często do Szwecji się przyczepia taką łatkę, że wszyscy mają dosyć tej radykalnej szwedzkiej demokracji, tego udawania, że się jest trochę biedniejszym i skromniejszym niż się jest i to nieprawda, to nieprawda. Szwedzi kultywują te mieszczańsko-chłopskie takie
wzorce zachowań i oni nie lubią takiego, takiego świecenia, takich ekstrawaganckich zachowań. Oni naprawdę ich nie lubią, a nie dlatego, że czują jakoś tam wyrównani przez walec modernizmu agresywnego, tak jak się często o Szwecji mówi. Oni po prostu mają trochę inną mentalność i najbardziej mnie zastanawia zawsze, jak się mówi o Szwedach, że to są takie zimne ryby, prawda? A przecież jak Polak słucha drugiego Polaka, ten coś Polak tłumaczy, to jest no i co dalej? Aha. A Szwed to co zdanie to? Ciu, cio, a, u. Więc wiesz, kto tu jest bardziej zimna ryba, nie? Bo jest dużo tych i potem ci skandynawiści, co wracają do Polski zawsze, czy pan tam jest? Czy pan tam jest? No bo nie ma tych ciu, ja, a, uhu. Nie ma, nie? Tych aj. Nie ma tego, więc kto tu jest bardziej? Szwedzi wręcz podskakują na tych fotelach, robiąc te wszystkie rzeczy. Więc w sumie te nasze stereotypy też tych zimnych ryb są trochę do kosza, więc to tak swoją drogą jeszcze. To przeczytałem w książce No cóż, że o Szwecji, taka książka, bardzo polecam, nie pamiętam autorki, tutaj gdzieś jest na półce, ale stąd nie dojrzę, ale tak się nazywa. I cóż, że o Szwecji, polska autorka, cytuję ją ze dwa razy. Czy to nie są takie dwie, nie, bo ja zacząłem czytać też taką książkę, ale dwóch autorek, które mieszkają w Szwecji, piszą blogi poświęcone właśnie życiu w tamtym kraju i to zostało wydane jako przewodnik turystyczny, natomiast to zupełnie nie jest przewodnik turystyczny, tylko bardziej taka książka kulturoznawcza o życiu codziennym, że przeczytałem może ze 20 stron na razie, ale rzeczywiście bardzo ciekawa i dająca dużo takiej wiedzy o Szwecji. No a brak tej wiedzy, o którym mówiłem, przynajmniej ja dostrzegam ten brak w naszym kraju, to się no też przyczyniło, że... Wklej potem bloga pod naszą dyskusję, to żeby widzowie też mogli i ja też zobaczyć, czy ja to kojarzę. Nie? Więc przekłada się ta niewiedza o Szwecji na praktycznie brak tego kraju w jakichś koncepcjach politycznych, które w Polsce się rodzą, bo z tego, co ja pamiętam, to kiedy jeszcze za rządów Platformy minister Sikorski snuł projekty tego Partnerstwa Wschodniego, to był taki projekt, żeby w ramach Unii doprowadzić do sojuszu Polski wewnątrz Unii, więc trochę to Brexit pokrzyżował, ponieważ miał to być sojusz z Wielką Brytanią oraz właśnie ze Szwecją, Finlandią i to było tak z 10 lat temu, a no popatrzmy, jakie to w sumie okazało się prorocze, że akurat ten sojusz miał być oparty jakby na zaniepokojeniu polityką rosyjską, nieufności wobec Rosji. I tutaj może jest taki punkt, element, coś do uchwycenia, dzięki czemu Polacy mogliby do współpracy ze Szwecją się przekonać, że no Szwedzi też nie ufają Rosji, więc no, to bardzo. Raczej to w naszym kraju może słusznie zyskać poklask. I też inna ciekawa koncepcja to była... Nawet stworzyli taki urząd do ochrony przed rosyjską propagandą, bo Szwedzi jako społeczeństwo są otwarci i ufni raczej, bo mają dobre doświadczenia z własnym państwem, ale stworzono specjalny urząd, żeby było i na jakich treściach zależy Rosjanom, żeby głosić i dlaczego trzeba na to uważać i tak dalej. Ja bym bardzo chciał, żeby coś takiego było u nas, miałbym znacznie mniej roboty, bo tak to muszę to tacy ziomkowie jak ja muszą to robić po prostu. Też zastanawiało mnie trochę, skoro Szwecja cieszy się takim stereotypem kraju bardzo lewicowego, przynajmniej gospodarczo, to czy może lewica polska chciałaby nawiązać jakieś więzy ze Szwecją? I co ciekawe, znajdują się takie głosy w takiej lewicy bardziej ideowej, na lewo od SLD,
bardziej w okolicach partii Razem, czy też wśród publicystów i to takich piszących zarówno do Krytyki Politycznej, jak i do Nowego Obywatela, czyli to są takie dosyć odmienne nurty lewicy, ale jednak część autorów tam czasem się pokrywa, że w 2018 roku artykuł Piotra Wójcika, który jest publicystą przede wszystkim ekonomicznym, ale napisał taki artykuł, celowo podaje datę, żeby pokazać, że to było jeszcze na długo przed obecną wojną, chociaż już po aneksji Krymu, w którym właśnie postulował, że powinniśmy pomyśleć o wiązaniu się ze Szwecją, czy szerzej z państwami nordyckimi, właśnie na bazie zagrożenia rosyjskiego, przeciwdziałaniu mu, wspólnemu postrzeganiu go, a ponadto, ponieważ pisał to publicysta identyfikujący się z opcją lewicową, no to zwracał uwagę na ten skandynawski, mówiąc stereotypowo, model społeczny, gdzie jest ten model silnie rozwiniętego państwa opiekuńczego i pokazywał, że jego zdaniem to by było takie nawet logicznie spójne, że my chcemy, żeby było bardziej u nas wewnątrz, jak w krajach nordyckich, no i możemy z krajami nordyckimi bardziej współpracować na niwie polityki zagranicznej i przyznam, że jest to taka dosyć, był to ciekawy głos z tego względu, że no ktoś zaproponował w polskiej debacie publicznej współpracę ze Szwecją w sposób tak otwarty, znaczy ze Szwecją i z innymi krajami regionu i wydało mi się to o tyle ciekawe, że zazwyczaj no, pomija się zupełnie ten obszar w rozważaniach o polityce zagranicznej, bo to prawda tylko Rosja, Niemcy i tam Międzymorze istnieją na świecie, a im więcej będzie takich ciekawych propozycji, może spojrzenia bardziej na północ, no to niezależnie od tego, czy wysuwają je autorzy prawicowi, lewicowi, liberalni, czy jeszcze inni, no to być może warto się nad takimi postulatami pochylić i co najmniej je rozważyć. Tutaj a propos tych gospodarczych elementów, które wspomniałeś, to mnie zawsze dziwiło, że u nas jest właśnie zawsze się traktuje tą Szwecję jednostronnie, to znaczy raczej jeżeli się Szwecję lubi, to się lubi za to, że jest piękna przyroda, mili ludzie, dobrosąsiedzkie stosunki i tak dalej. Natomiast jak się mówi o gospodarce, no to że tam jest socjalizm tak zwany. Natomiast w Anglii dostrzega się ten Volkshemmet, w Wielkiej Brytanii, twojej ulubionej, dostrzega się ten system ekonomiczny taki, jakim on faktycznie jest. I tam jest tak, że czasem jest tak, że jakiś ultra wolnorynkowiec od torysów jest zachwycony Szwecją, bo widzi tą część ultrawolnorynkową, że zero granic dla rozwoju firmy, możesz założyć firmę w bardzo krótkim, kilka minut i tak dalej, wszystko ci tam, przedsiębiorcy się szanuje i tak dalej. I tutaj jest tutaj bardzo to wyraźne zaznaczenie. Natomiast lewicowiec z Labour Party mu wtóruje, bo tylko on ma na myśli te opiekuńcze te elementy, więc tam jest jakoś tak, jakaś taka większa przenikliwość dostrzeżenia tego modelu szwedzkiego, chociaż pamiętam, że czytałem także krytyczne artykuły, że to jest jakby jeden angielski autor pisał, że kraje skandynawskie to generalnie jest taki chłopski spryt podniesiony do rangi filozofii. Oczywiście to była przesada, ja bym powiedział, że w niektórych krajach, może w Norwegii, w Islandii to byłaby prawda, bo ja nie znajduję czegoś takiego jak norweski sposób życia. Na przykład te Norwegowie byli fragmentem duńskiego tego mikroimperium i może faktycznie jest tu ciężko coś takiego znaleźć. No i tak na tej ropie tak trochę im załatwo, prawda? Tak jak Islandczykom na tych gejzerach i na tych spa, tam jakie oni tam mają i tej turystyce i tym, że jest ich mało. A
Szwedzi jednak się muszą mocować z dniem dzisiejszym, to jest 11 milionów ludzi. Oni rzeczywiście muszą, to jest kraj o pewnym ciężarze, tak? I tutaj jest zupełnie inaczej to wygląda. Wszystkie problemy są większe też od razu. Ale jest jeszcze ta kwestia, tutaj bym powiedział, że Zandberg na przykład w Polsce, Zandberg, który sam wygląda trochę jak Szwed, tak wikingowski. Mimo, że wychował się w Danii. No właśnie, wychował się w Danii, no ale Duńczycy to też wikingowie, tylko zachodni. I wtedy tutaj jest to samo troszkę, co jego idol ze Stanów, Bernie Sanders. Bernie Sanders uważa, że Skandynawia to jest właśnie jakiś socjalistyczny raj, którym absolutnie nie jest. To jest kraj, w którym po prostu jest najpierw ultrawolny rynek, a potem duże podatki, chociaż te podatki względem francuskim są na przykład jak 40 do 46. Czyli to nie jest tak, że to jest kilka poziomów dalej. Bardzo często się o tym też zapomina i na przykład udział państwa w gospodarce jest z kolei większy we Francji. Więc tutaj jest dużo stereotypu, a jak się przyjrzeć, to nie jest takie proste. W każdym razie Zandberg i jego idol Bernie Sanders, oni sobie wymyślili Szwecję, która nie istnieje. I oni chwalą Szwecję, która trochę nie za bardzo istnieje. To jest generalnie kraj dużo mniej lewicowy i bardziej prawicowy niż się wydaje. Ale no oni, to tam pamiętam jak było kiedyś, że Bernie Sanders nigdy nie nagra spotu, że jedzie do Szwecji z wielu powodów. Pierwszy to, że no byliby sami biali blondyni, a to jest partia demokratyczna, to jak to będzie wyglądało, prawda? No, mało, imigrantów mało i tak naprawdę mało. Może Szwecja ma opinię takiego strasznego multikulti, przynajmniej tak, na polskiej prawicy. Są kosmopolityczne, ale... Więc to pierwsze, że byłoby za mało kolorowo, a dwa, że byłoby, właśnie by się od razu okazało, że tam nie ma tego, co by chciał Sanders tak naprawdę. To są jego, zresztą to samo on masakruje też, to znaczy totalnie przeinacza to też system duński, który jest jeszcze bardziej, duński system jest taki dużo bardziej brutalny, by można powiedzieć, bez tych poduszek socjalnych, więc też nie ma czegoś takiego tak naprawdę jak skandynawska kultura ekonomiczna czy społeczna tak naprawdę do końca. No, ale tak jak mówiliśmy o tym szwedzkim modelu kulturowym, niekulturowym, przepraszam, gospodarczym, to tak przyszło mi do głowy też odnośnie wątku poprzedniego, czyli naszej nieznajomości Szwecji, że my jakby szwedzkie produkty, szwedzkie osiągnięcia mamy wokół siebie, czasem nawet sobie nie zdając z tego sprawy, bo przypomniała mi się twoja rozmowa z Arkadym Saulskim o grach komputerowych i tam właśnie się zastanawialiście, w jakich krajach są producenci ciekawych gier. No i jakby wszyscy znamy gry Paradoksu z serii Europa Universalis, też tam Victoria, Hearts of Iron, no i to są Szwedzi i właśnie rozmowa mi to przypomniała i mnie trochę to wybiło z błędnego mniemania, ponieważ mimo, że ja w dawnych latach sporo w gry z tego cyklu grałem, teraz niestety krótkość doby na to nie pozwala, to jakoś wyleciało mi z głowy, że zrobili je Szwedzi, a byłem przekonany, że to jest dzieło Francuzów, ponieważ Francuzi zrobili sporo naprawdę dobrych gier komputerowych, które przez to, że są po angielsku na rynek międzynarodowy, to myślimy, że to nie Francuzi, a ponadto Szwedzi stoją też za sukcesem aplikacji Spotify, z której wiele osób słucha muzyki. Ja co prawda głównie do podcastów ją wykorzystuję, PayPal chyba też jest szwedzki. Chyba też, chociaż nie wiem, czy to nie Swedish American, czy Szwed ze Szwecji. Natomiast co ciekawe, ze Spotify'em to ja też myślałem, że to zrobili Francuzi, a już wiem skąd ten błąd, ponieważ była podobna aplikacja, nie wiem czy dalej jest Deezer,
która no przegrała tą walkę rynkową ze Spotify chyba, i Deezera właśnie zrobili Francuzi i jakoś mi się to pomieszało, czyli jak widać, mimo że w Szwecji rzekomo panuje ten taki straszny socjalizm, no to coś tutaj nie do końca się zgadza. No skoro jest tyle innowacyjności w gospodarce, nowych pomysłów, że całe przemysły jak przemysł programistyczny gier komputerowych się rozwijają, powstają jakieś nowe aplikacje, więc no, gdyby to rzeczywiście był taki socjalizm, to no raczej nie jest system, który promuje innowacyjność, a my nawet nie wiemy, że te dobra są szwedzkie, a co więcej, my myślimy, że jakby czasem nawet nie poznajemy Szwedów, kiedy mamy z nimi kontakt chociażby zdalny, no bo przecież w Szwecji doskonale nauka angielskiego wygląda, a szwedzcy artyści odnoszą też sukcesy na arenie takiej międzynarodowej dzięki też tej znajomości angielskiego na pewno. No i nie będę tu mówił o muzyce, no bo wszyscy znamy ABBE, na Eurowizji to też szwedzka piosenka, zawsze jedna z lepszych. W ogóle Szwedzi w taki pop to naprawdę potrafią, muszę przyznać. Ale na przykład aktorka Rebecca Ferguson, która grała matkę głównego bohatera w tej nowej adaptacji Dune'y, jest Szwedką. I gdyby ktoś nie wiedział, że jest Szwedką, no to po samej jej grze, jej wymowie, to nigdy by się tego nie domyślił, zwłaszcza, że w serialu Biała Królowa grała królową Anglii, a nie Szwecji, więc jesteśmy otoczeni zarówno szwedzkimi produktami, aplikacjami, aktorami, muzykami, a czasem nawet nie wiemy, że to szwedzkie. Tak, Liv Ullmann, nie, też jeszcze Greta Garbo. Tak, to takie są często te największe nazwiska właśnie. Anita Ekberg też, znaczy Ekberg ludzie mówią, ale to wiadomo. Tak, to są często te główne nazwiska Hollywoodu też i tak dalej. No, Szwedzi uchodzą za naród ładnych ludzi, więc zarówno mężczyźni, jak i kobiety, więc nic dziwnego, że w kinie to też to jakoś też widać, no i są tacy, że skomplikowani pod względem psychologicznym, mają tą głębię, mrok taki trochę, więc pewnie też to pomaga, tak samo jak Anglikom ta dezynwoltura angielska w grze aktorskiej pomaga, prawda? Chociaż ta uroda szwedzka, to wydaje mi, i ogólnie skandynawska, to wydaje mi się też taka mocno wystereotypizowana, ponieważ stereotyp Szwedki, z którym ja się spotykałem, to że to jest taka blondyna stereotypowa, a tymczasem ta szwedzka uroda to jest taka dużo bardziej subtelna, bo nawet był taki filmik sztucznej inteligencji generującej obrazy, strasznie durny filmik, który przedstawiał poszczególne kraje jako superbohaterów w wersji kobiecej i na przykład Szwecja wygenerowana przez sztuczną inteligencję, superbohaterka szwedzka, to jakby była bardzo podobna do zawodniczki mojego ulubionego sportu, czyli curlingu szwedzkiej, Anny, ludzie mówią Hasselborg, ale powinno się wymawiać bardziej Hasselborg chyba, z tym J na końcu. I jak ktoś sobie wygoogluje, to jakby ja oglądając zdjęcia w Google Image stwierdzam, że bardziej taka przeciętna Szwedka wygląda raczej tak, i że to jest jakby uroda bardziej taka subtelna niż to, co funkcjonuje jako stereotyp właśnie tej szwedzkiej, skandynawskiej urody. To samo też dotyczy trochę Niemek i w ogóle Germanek. Nie wiadomo skąd się to bierze. Ja myślę, że to się bierze z III Rzeszy, gdzie były takie wzorce wyglądu, takie spiżowe i one były
dobrze widziane. My w ogóle mam wrażenie, że postrzegamy kraje germańskie z punktu widzenia propagandy III Rzeszy tak naprawdę. I nie tylko, bo też interpretujemy rzeczywistość, na przykład bzdury, jakie się mówi o Roosevelcie albo o Churchillu, są wprost wyciągnięte z propagandy pana Goebbelsa. Natomiast zwłaszcza, że na przykład Rosenberg i reszta tych świrów to wzorca takiego tej właśnie urody czy fizyczności, genotypu i fenotypu aryjskiego, to się dopatrywali nie, nawet nie w Niemczech, tylko bardziej Norwegia, a że to blisko Szwecji, Skandynawia, to mógł ten stereotyp... Norwegia z nimi nie chciała współpracować, oni byli autentycznie smutni, że tylko Kisling i ta banda tych... Ale wiesz co, dobry moment, jak jesteśmy przy artystach, bo właśnie ten czas, który ja opisuję w swojej książce, bo ja piszę trochę o tych czasach wojen też, bo trzeba to jakoś wprowadzić tego czytelnika, piszę o tych czasie tego tak zwanego Wielkiego Imperium, jak mówią Szwedzi, czyli Stormaktstiden. To jest trochę taki, oni byli trochę księżycem dla francuskich pieniędzy, które były słońcem, a czasami, ale no mieli ten dobry system nadziałowy, przydziałowy, żeby tworzyć tę armię i rzeczywiście być groźnymi ponad jakby swój rozmiar, ponad, także to była niezwykle fachowe, to były armie, chociaż w każdej dekadzie to trochę inaczej wyglądało. No i właśnie w momencie, kiedy Szwedzi, król Karol XII Szwedów zmusił do heroiczności już ponad wszelką ludzką wytrzymałość, czyli w wojnie północnej, każąc, mimo że sam był w niewoli tureckiej de facto, niby w gościnie, a tak naprawdę w niewoli, to cały czas próbował najpierw Turków pchnąć przeciwko Rosjanom, co się nie do końca udało, i Turcy zamiast zniszczyć armię carską zawarli z nią ugodę w bitwie nad Prutem w 1711 roku. I on od tego 1711 roku powinien już zrozumieć, że się dalej nie da, ale dalej ludzi pchał ku tej... No więc w końcu ludzie, którzy byli tacy naprawdę, żeby już umrzeć za Szwecję, no to jak tylko dlatego, że król tak mówi, no to bo rzeczywiście wierzyli w Karola XII, no to oni po prostu poginęli i Szwecja zaczęła się zajmować handlem, nauką, sztuką i tak dalej. Mamy Andersa Celsiusa, mamy Swedenborga, mamy Plomgrena, mamy Karla von Linné i jego odkrycia zoologiczne. I to by się mogło wydawać, no każdy kraj ma swoich naukowców, tylko to nie jest takie proste, bo takiej miary naukowców mieć nagle w kraju, który był zawsze biedny i raczej taki, że jeżeli czymś się wsławiał, to właśnie tym, że dzielnie wojował, ale niespecjalnie jakąś finezją, to nagle w XVIII wieku Szwecja się staje takim krajem, po który ludzie jadą, żeby zobaczyć hutę, jak działa żelaza na przykład. Szwecja zawsze stała tym järn, czyli żelazem. A tutaj no jeszcze bardziej, bo te wszystkie techniki zaczęły wchodzić nowe i opracowano metody nowatorskie, zarówno protekcjonistyczne w handlu, jak i te wolnorynkowe, bo były na przykład Tessin był protekcjonistą, takim merkantylistą, a na przykład Anders Hydenius był 10 lat przed Adamem Smithem właściwie takim ultrawolnorynkowcem, można powiedzieć. Oczywiście on tam pewnie się inspirował trochę Szkotami, Hume'em zwłaszcza, ale no zdążył przed Smithem i przed tą wielką kompilacją tego wszystkiego. No więc to jest po prostu wysyp nieprawdopodobny. To u Duńczyków taki wysyp jest w XIX wieku. Dopiero wcześniej nie za bardzo coś takiego jest. Niektóre kraje mają to w XV wieku, jak Włosi, niektórzy mają to w XVII, jak Francuzi i Holendrzy. Szwedzi to mają w XVIII, więc niby przegrali tą wojnę północną, ale w sumie nic z tego nie wynika za bardzo na niekorzyść. Kraj jest bogatszy niż kiedykolwiek był. Szwedzi sami są jakby zdumieni tym, wiesz, jak Herman Lindqvist właśnie
pisze w historii Szwecji, on sam jest jakby zdumiony, że Szwecja nigdy nie była bogatsza, nie? Rikare nigdy nie była niż właśnie nigdy, więc ta Szwecja nie tak odpoczęła od tego Karola XII i się zajęła rzeczami bardziej sensownymi i ja tu widzę początek tej Szwecji dzisiejszej, takiej, że nie myślimy o tym, że tak, oni na pewno mają dobrą armię, bo to Szwedzi są, ale nie jest to pierwsze skojarzenie. Wiadomo, że mają dobrą armię, to ja wiem też zajmując się bezpieczeństwem międzynarodowym, ale mają bardzo nawet ekstremalnie dobrą armię, to prawda, ale to nie jest jakby najważniejsze. Najważniejsze są te wzorce, to jest jedyna rzecz, nawiasem mówiąc, z której się zgadzam z Bartosiakiem, że Szwecja ma zajebistą armię i w ogóle tą politykę wojskową. No ale raczej patrzymy na Szwecję jako na kraj wyrafinowany, na kraj nauki, na kraj rozmaitych ciekawych pomysłów. Od Ikei na przykład nikt nie miał samochodu, ale kiedyś będą mieli, więc wielki sklep poza miastem, to trzeba to było wymyślić i to wymyśliła nie Amerykanie, tylko Szwedzi, nie właśnie. Także kraj niezwykle, jak na swój, zwłaszcza jak pomyślimy, że ich jest tylko kilka milionów, tak? 8, 9, 10, 11 się zwiększało, wiadomo, ale tyle kreatywności w tak w sumie niewielkim kraju, no robi to na mnie wrażenie i mam wrażenie, że to powstało, to się bierze właśnie od obalenia Karola XII, że można wymyślić się na nowo. Czy ty też tak to widzisz, jako kraj, który się wymyślił na nowo? I czy są inne jakieś kraje? Z czym by to porównać w ogóle? Ja na wstępie chciałbym zaznaczyć, że mam pewną sympatię do Karola XII, mimo że był to władca bardzo taki awanturniczy i może trochę już za bardzo jeszcze w tych latach, kilkadziesiąt lat wcześniejszych zanurzony, nie dostrzegający, że trochę się zmienił świat. Natomiast mam do niego sympatię jako polski protestant, ponieważ to właśnie Karol XII, tocząc te wszystkie swoje wojny, wymusił na Habsburgach większą tolerancję dla ludności luterańskiej i to właśnie Śląsku, Szwedzi. Austriacki. Tak, Szwedzi wymusili na właśnie Habsburgach budowę 6 nowych kościołów luterańskich na Śląsku i no, to tak zwane kościoły łaski. I tam trzy z nich to przejął Kościół katolicki po II wojnie, dwa nie przetrwały niestety dziejowych zawieruch i ostał się tylko tak zwany Kościół Jezusowy w Cieszynie, bardzo taki piękny, największy kościół luterański w Polsce. I właśnie w zeszłym roku, podążając na południe, właśnie do Czech, do Węgier, gdzie często sobie peregrynuję, przejeżdżałem przez Cieszyn, więc w którym wcześniej jakoś nie byłem, chyba że przejazdem, więc no pomyślałem, że trafia się okazja, żeby ten niezwykły zabytek obejrzeć na żywo, a nie tylko na zdjęciach w książkach czy w internecie. No niestety nie mogę tutaj tak szczegółowo opowiedzieć, za co jestem wierny Karolowi XII, bo traf chciał, że akurat kościół był w remoncie, wnętrze było niedostępne i musiałem obejść się smakiem i widziałem tylko elewację zewnętrzną, no ale mam nadzieję, że jeszcze zawitam do Cieszyna, bo miasto jest bardzo ładne i też widzom wizytę taką polecam. Natomiast podoba mi się to, co powiedziałeś o wymyśleniu się na nowo, ponieważ bardzo mi się to skojarzyło z historią innego protestanckiego państwa, mianowicie z historią Prus, ponieważ no, Prusy to był taki kraj, który też parę razy wymyślał się na nowo i popatrzmy, co działo się z Prusami podczas wojen napoleońskich, że naprawdę nie potoczyły się one tak najszczęśliwiej, że był moment, kiedy w ogóle państwowość pruska
egzystencjalnie była zagrożona i też jakoś no, rezultat tych wojen nie był szczególnie pomyślny dla Prus. Ujawniło się, że jednak no, państwo to też nie, mimo że jeszcze niedawno tak potężne, to nie przystawało w pełni do nowych czasów. I co zrobili Prusacy? Czy się załamali? Czy zaczęli budować jakąś mitologię polityczną, obwiniać innych o swoje niepowodzenia? Nie. Prusacy pomyśleli, co można by naprawić i rozpoczęli tą swoją pruską drogę do kapitalizmu i no, w kilkadziesiąt lat zbudowali no, państwo, które zjednoczyło Niemcy. Co prawda w poprzedniej rozmowie się zastanawialiśmy, czy to było pomyślne nie tylko dla innych krajów, ale też dla samych Prus i Niemiec, no ale Prusy wymyślając się na nowo, potrafiły odbudować swoją pozycję, odnaleźć się w świecie na nowo i mi się tak wydaje, że także Szwecja potrafiła wymyślić się na nowo z tej Szwecji wojowniczej, mającą tych królów Lwów Północy, co nam się kojarzy z Papkinem, który w komedii Fredry też trochę taki, no, jak Karol XII się niby prezentował, ale jakby oryginalnie to ten Lew Północy to też było jakby nawiązanie do proroctw biblijnych z Księgi Daniela. No i jak wcześniej wspomniałem, że no jakby kilka razy ci królowie szwedzcy to śpieszyli z taką pomocą i pomocą innym protestantom, nawet dzisiaj jakby święto 30-letniej wojny. Tak, tak, że święto w kościele luterańskim będące jakby uhonorowaniem dobroczynności, to się nazywa świętem bratniej pomocy imienia Gustawa Adolfa, na cześć Gustawa Adolfa, który właśnie, jak lubię sobie śmieszkować, bratniej pomocy swoim współbraciom z kontynentu udzielił. No szkoda, że my w tej wojnie staliśmy no, nie po tej stronie, co trzeba, ale to jak też raz. Temat na poza inną pierwszą, dyskusję. Poza II wojną światową to ja mam zawsze wrażenie, że stoimy nie po tej stronie. No, ale czy Piotrze, ty myślisz, że to, o czym mówimy, to wymyślenie się na nowo, czy uważasz, że był to element jakiejś no, świadomie przyjętej polityki, świadomie wyznaczonej linii, takiego przesunięcia wajchy, zwojowania na naukę, kulturę i tak dalej, czy po prostu był to wynik jakichś wytworzonych świadomie bądź naturalnie okoliczności, warunków, które zapanowały w samej Szwecji i w ich otoczeniu międzynarodowym, które pozwoliły na taki rozkwit talentów w tak wielu dziedzinach, czy to biologii, etnografii, techniki, przemysłu, czyli nie wiem, czy to było zamierzone, czy po prostu to było wykorzystanie sprzyjających okoliczności. Wiesz co, ja tego nie przesądzam tak jednoznacznie w książce, bo to jest trudne pytanie, ale powiem tak, na pewno tutaj się składa kilka, jak wiadomo, jak to my historycy wiemy, nie ma nigdy jednej przyczyny, więc ja bym powiedział tak, że tutaj jest oczywiście wyczerpanie tym wojowaniem, utrata części terytoriów, więc wielu osób wraca do macierzy, że tak powiem, prawda, z tych terenów podłączonych do Rosji Piotra I, czy z terenów przyłączonych, wycyganionych w pewnym sensie przez Prusy, Szczecin i tak dalej. Tak, tak. No to było takie zaszantażowanie, żeby jeszcze coś tam skopnęło. I teraz wydaje mi się, że tutaj mogło być coś takiego, jak kiedy były polskie rozbicie dzielnicowe w średniowieczu, że masz mniej ziemi, no to się musisz bardziej starać, więc lepsze techniki. Poza tym poginęli trochę ci ludzie, którzy chcieli głównie nowych podbojów i została ta szlachta, która była nastawiona na
i mieszczanie, którzy byli nastawieni na gospodarkę bardziej. To jest kolejna rzecz. Poza tym w momencie, kiedy Szwecja daje sobie trochę odpocząć od wojen, bo to nie jest też tak, że to od razu przeszło, bo partia Czapek, czyli Hatpartiet, Hatarna, to oni byli, ich nazywano kapeluszami, dlatego że oni nosili duże kapelusze, takie jak armia Karola XII. I oni chcieli, żeby Szwecja znowu była taka wojownicza. Tylko że ubytek demograficzny i inne takie różne rzeczy spowodowały, że to nie za bardzo było jak to zrobić, a poza tym była opozycja jeszcze w postaci, i to ta opozycja to właściwie nie była opozycją, bo w latach 1700, tam powiedzmy 18 do 1737 dominują Mysor, czyli czapki, szlafmyce dosłownie, bo to no, początkowo to były sowmy, sorsowa to jest spać. Więc oni tutaj raczej chcieli, żeby się zwrócić raczej wewnątrz, na wewnętrzny rozwój, ale i tamci właściwie, ci czapkowi, zwłaszcza jak oni, ta ich odnoga mieszczańska, bo kapelusze byli szlachecko-mieszczańscy bardziej, a tamci byli szlachecko-księżowo-chłopscy. Bardziej, bo to nie jest tak, bo przez wszystkie klasy społeczne był ten podział. I tutaj jest jeszcze taka kwestia, że w momencie, kiedy następuje trochę oddech od tych wojen, to wchodzą te inwestycje, które zostały poczynione społeczne w dawnym czasie, między innymi ze względu na luteranizm, bo w Polsce dominuje takie podejście, że reformacja to problem, bo wojny, bo tamto. Tymczasem reformacja, o czym ja też, chociaż ja nie jestem protestantem, tylko ateistą, ale no widzę, że reformacja daje bardzo potężnego kopa rozwojowego wszystkim krajom, które ją przechodzą. W różnym stopniu, ale zawsze ten kop rozwojowy jest bardzo widoczny. No przede wszystkim sam fakt, że luteranie i kalwini głosili, że trzeba rozumieć Pismo Święte, Biblię, trzeba rozumieć w języku narodowym, wymusza, że pastorzy uważają za szwedzcy prester czy holenderscy predikanten to samo, uważają, że trzeba tym ludziom pokazać, jak czytać, jak pisać i tak dalej. No w momencie, jak mamy tak przygotowany już ludność, to trochę wytchnienia i ludzie się kierują właśnie ku nauce, ku dobrym, bo tutaj Szwecja także błysnęła jako coś z twojej działki zawodowej, można powiedzieć, bo Szwecja błysnęła w XVIII wieku jako potęga statystyczna też. W 1744 roku pojawia się system Tabelwerket, czyli dosłownie sieć tabel. I ten Tabelwerket to była pierwsza nowoczesna biurokracja statystyczna na świecie po francuskiej. Bo Francuzi coś kombinowali już w XVII wieku, tam Louvois, Colbert i tak dalej, ale de facto Szwedzi są drudzy i potem znowu trzeba trochę czekać na następny kraj. Więc Tabelwerket to jest niesamowite osiągnięcie. Potem to, że Szwedzi się zastanawiali, czy uwolnić druk, czy nie. Tam w Szwecji jest raczej tak, że co nie jest wyraźnie dozwolone, to jest zabronione, dokładnie odwrotnie niż amerykańskiej, anglosaskiej tradycji. Więc trzeba było uwolnić druk, więc musiał być powstać dokument, który to mówi, on się nazywał Tryckfrihetsförordningen z 1766 roku, czyli zarządzenie w sprawie wolności druku. Więc widzimy też, że bardzo ciekawe też organizacyjne rzeczy się dzieją w Szwecji wtedy. No i one są wprost powiązane z tym czytelnictwem, bo ja tutaj kończąc jakby ten wywód o czytelnictwie, trzeba pamiętać, że w Szwecji czytelnictwo jest takie, że większość ludzi umie czytać i pisać, chociaż trochę, jeszcze w XVII wieku. Podobnie Holandia. To jest mniej więcej ten sam poziom i to jest absolutne top of the top. Potem troszkę później Anglicy, chociaż też się starali, ale większy kraj, większy problem, wiadomo.
I trzeba też poczekać, aż Anglia się staje krajem rzeczywiście protestanckim, prawda? To wiesz lepiej ode mnie, że to był proces i od między Elżbietą I, koniec XVI wieku, a dajmy na to Karolem II, Stuartem, w koniec XVII wieku. Anglia się z kraju w 3/5 protestanckim staje się krajem, który jest w 8/10, w 4/5, w 3/5 protestanckim staje się krajem, który jest zdecydowanie protestancki, w 4/5. No i albo więcej nawet. I w związku z tym w Anglii też to przybiera dopiero wtedy, tak samo jak w Niemczech, które są podzielone na rejony katolickie. Ale wiadomo, że w XIX wieku Prusacy, początku XIX wieku już zaskakują. Wojna francusko-pruska, która była taka, że w XIX wieku, która była w 1870-71, pruski żołnierz był w sumie słabszy i fizycznie, i tak dalej, i miał gorszy karabin, ale można mu było pokazać jakieś plany wojskowe, on to kumał i tak dalej. Francja jest katolicka, ale wiadomo, że Francja jest także filozoficzna, hugenocka troszkę i to widać. W 83 chyba roku, o ile powinienem już pamiętać, ale właśnie o tym piszę, ale nie pamiętam do końca. W początkach lat 80. XIX wieku Francja rzeczywiście wprowadza szkolnictwo takie już naprawdę, czyli widzimy, że kraje protestanckie są bardzo wysforowane nawet względem Francji, która jest taka niewierna córa kościoła katolickiego, nie do końca wierna, że tak powiem, a kraje typu Polska, Portugalia czy Hiszpania, ten poziom czytelnictwa osiągają głęboko w XX wieku za Gomułki, Franco i Salazara. To opóźnienie sięga więc, opóźnienie Francji to 200 lat do Szwecji, opóźnienie Prus jest trochę mniejsze, ale opóźnienie Portugalii, Hiszpanii, Polski to jest w ogóle ponad 300 lat. Tego się nie da po prostu rozdzielić od tego, że jak myślimy dzisiaj o nowoczesnym społeczeństwie, to poza Francją w zasadzie zawsze będziemy mówić o społeczeństwach protestanckich. Albo jakiejś Japonii ewentualnie. Czyli Japonia, Francja, ale potem już tylko Germania, Szwecja, Holandia, Niemcy, zwłaszcza północne, te protestanckie, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone. I to nie jest przypadek, że, bo nam się wydaje czasem, że ten katolicyzm, on coś nam daje. Mi się zawsze wydaje, że to jest tragedia, że Polska pozostała katolicka, ponieważ tu na północy nam to nic nie daje. Habsburgowie są daleko, Rzym jest daleko, nie rozumie naszych problemów, często potępiał nasze powstania, mamy to zerwanie. Tutaj na północy się normalny człowiek na północy jest protestantem albo prawosławnym ewentualnie. Nie lubię tych długich brud i tej tradycji bizantyjskiej, ale to by było mniej szkodliwe niż katolicyzm. I to wszystko jest wprost nam w plecy skierowane, a w sensie nóż w plecy, tak, daje. Natomiast Szwedom wiatr w plecy, także... Jak ty to widzisz? Szwedzi mają wiatr w plecy, a my z kolei siusiamy pod wiatr, niestety. Więc wydaje mi się, że problem, jaki w Polsce jest z postrzeganiem Szwecji, wokół którego to problemu tak trochę nasze rozważania się kręcą, bo my wiemy, że jakiś ten problem jest, widzimy jego skutki, ale tak do końca ciężko jest go jednoznacznie zidentyfikować. Wydaje mi się, że może w tym być trochę tego, że Szwecja jest właśnie krajem protestanckim i niestety, ale w Polsce jest to pewien problem, ponieważ polska historiografia ma z tym pewien problem z postrzeganiem protestantyzmu krajów protestanckich i ja tutaj nie chcę jakby wchodzić w jakiś wyznaniowy system, syndrom oblężonej twierdzy, ale wydaje mi się, że
w Polsce, w historiografii, w myśleniu o historii, polityce, społeczeństwie funkcjonuje bardzo wiele mitów antyprotestanckich i co ciekawe, to nie są jakieś mity, które się biorą dzisiaj stąd, że osiedli źli katolicy i a będziemy szkalować protestantów, tylko są to pewne schematy myślowe, które powielane są nawet przez historyków czy komentatorów bardziej świeckich, czasem nawet antykościelnych, że po prostu jakoś to może też z powodu tego, jak się historia nasza i dalszy nasz rozwój potoczył, głęboko tkwi. No tutaj chociażby scena z potopu, kiedy tam oblężenie Jasnej Góry, Szwedzi czy żołnierze armii szwedzkiej ciągną armatę i śpiewają warownym grodem jest nasz Bóg, czyli taki hymn kościoła luterańskiego i jakoś to siedzi. No i też to widać po tych takich różnych uprzedzeniach antyniemieckich, gdzie Niemcy postrzega się nieraz jako kraj protestancki, mimo że Niemcy jako Niemcy to nigdy nie były jednolite wyznaniowo, tylko to zawsze było mniej więcej 50-50, a teraz jest po 1/3 protestanci, katolicy, inni plus niewierzący. Więc jakoś to tak jest. No i Szwecja historycznie, kulturowo zdecydowanie jest krajem protestanckim. I jak patrzyłem w statystyki, czy to było chyba w tej książce tych dwóch autorek, o których mówiłem, czy w innym źródle już nie pomnę, ale dziś około połowy Szwedów, nieco ponad połowa ludności Szwecji uznaje się za ateistów, ale wiadomo, że ten kościół luterański, kościół Szwecji odgrywa no, znaczną rolę w życiu społecznym, ale też, co ciekawe, w Szwecji bardzo aktywne są też tak zwane wolne kościoły protestanckie, jak baptyści czy zielonoświątkowcy, że są w ogóle takie miejsca, gdzie wyznawcy tych nurtów protestantyzmu żyją w takich dosyć zwartych skupiskach, więc jakby protestantyzm ciągle jest żywy w Szwecji, wbrew takim stereotypom, że to jest taki strasznie liberalny kościół, w którym biskupka lesbijka udzieli ślubu tam dwóm gejom. Znaczy, tak. Co prawda, no jest to kościół jeden z takich... Zachwianie proporcji totalne w opisie. Tak, że trochę takie wykrzywione, znaczy dla mnie przyznam, że być może nawet odrobinę za bardzo, no ale to nie jest tak, jak wygląda w tych takich stereotypach, które co ciekawe w Polsce są suflowane również wśród bardziej konserwatywnych protestantów, bo niestety przedstawiciele mniejszościowych grup wyznaniowych to jednak przesiąkają myśleniem większości, że jednak amerykański katolik to będzie myślał w wielu kwestiach po protestancku, a polski protestant to nieraz myśli zupełnie jak katolik. Znaczy nie mówię o konkretnych poglądach, ale o pewnych schematach myślowych, natomiast no, cieszę się, że jako ateista, czyli osoba w tym aspekcie zupełnie bezstronna, nie mająca jakby żadnego interesu przekonywania do racji którejkolwiek ze stron, dostrzegasz i wskazujesz ten taki kop rozwojowy protestantyzmu, przede wszystkim kop taki związany z tą alfabetyzacją, ponieważ właśnie w Szwecji czy w innych krajach protestanckich pastorzy uczyli ludność, uczyli dzieci i to także dziewczynki, co w ogóle bardzo postępowe było jak na owe czasy, czytać i pisać po to, żeby można było zgłębiać Biblię, można było zapoznawać się z
Pismem Świętym, no a w Polsce i w innych krajach katolickich, no to co ty, w jakiejś sekcie jesteś, że będziesz samemu Biblię czytał? No na Czego co nie wiesz, ci to? księdza pyta. Czego nie wiesz, No, księdza pyta. Jak pił. cudzoziemskich ksiąg nie czytaj, czego nie wiesz, księdza pytaj, bo już słuchaj się księdza. I to bardzo, bardzo widać, ponieważ no ja trochę z racji także śledzenia genealogii swojej rodziny zacząłem czytać sobie trochę ksiąg parafialnych z Mazowsza. No i w tych księgach widzę, że 200 lat temu to alfabetyzacja polskiej prowincji i mowa też o takich bardziej zamożnych gospodarzach to była w powijakach, że ta ludność była bardzo często niepiśmienna i to widać po tym, że no w tych księgach parafialnych, że po prostu ksiądz odczytał coś, oni krzyżyk postawili, ponieważ sami czytać, pisać nie potrafili i to było 200 lat temu, no a w Szwecji to oni 200 lat temu już, jak sam mówiłeś przy innej okazji, czytali gazety, czytać potrafili pewnie ze 300 lat temu i jak ta polska szlachta jeździła do Szwecji i z samego tego faktu tej podróży można wysnuwać wniosek, że to byli przedstawiciele takiego bardziej światłego nurtu warstwy szlacheckiej polskiej, no to jak to określiłeś, oczy z gałtym szlachciurą wychodziły, że co to chłop czyta, jakie gazety czytają, no panie, u nas to tego nie było. I bardzo wiele takich cech rozwojowych, które potem przyczyniły się do takich bardziej liberalnych porządków, czy do lepszych urządzeń społecznych, wynika właśnie z pewnych nawyków myślowych, z pewnego postępowania wynikłego właśnie z praktykowania religii wyznań protestanckich. I ja to mówię jakby w pełnej świadomości, że kraje takie jak Szwecja czy Holandia to są bardzo już zlaicyzowane, ale pewne nawyki właśnie, wiesz, to ja kultury. nie jestem pewien, czy one są tak zlaicyzowane, to tak swoją drogą, ale to wrócimy. Ale wiesz, nawet gdyby były, i nawet w tej części ich społeczeństw, które są zlaicyzowane, pewne nawyki myślenia, nawyki takie kulturowe, schematy postępowania, sposób postrzegania świata, rzeczywistości, też społecznej, innego człowieka, że wszystko to pozostało. No i no nie trudno dostrzec, że kiedy spojrzymy na historię ostatnich co najmniej 200 lat, no to bardziej rozwijały się te kraje, w których reformacja zwyciężyła i to można rozumieć na dwa sposoby i pobożny protestant powie, że jest to skutek błogosławieństwa Bożego za wierność, prawda, czystemu Słowu Bożemu i no mimo, że odeszły od Boga w jakiejś tam części te narody, no to mimo wszystko to błogosławieństwo nadal się w jakimś tam stopniu utrzymuje. Natomiast osoba nastawiona bardziej świecko, racjonalistycznie, to powie po prostu, że no wcale tu żadnej boskiej interwencji być nie musiało, a po prostu te wzorce postępowania, które wytwarza bądź rozwija protestantyzm, okazały się bardziej rozwojowe. Osobiście uważam, że tutaj wcale nie musi być takiego sporu. No po prostu tutaj ten protestantyzm okazał się być takim czynnikiem rozwojowym, który popchnął życie społeczne, gospodarcze, także naukowe przez tą alfabetyzację do przodu, kulturalne również. Tutaj taka dygresja, bo w Muzeum Narodowym w Warszawie jakiś czas temu dobiegła końca wystawa Przesilenie, to była wystawa
sztuki właśnie państw nordyckich, Szwecji, Norwegii, Danii, Islandii z przełomu XIX-XX wieku. No i jeden tam obraz przedstawiał szkołę ludową, już nie pamiętam, czy szwedzką, czy z innego kraju, no ale po prostu był tam nauczyciel, prawdopodobnie duchowny, no i tam ludność, wcale niekoniecznie małe dzieci, tylko ktoś tam, chłop jakiś, zwykły człowiek przyszedł pouczyć się, jak te literki składać, no a u nas to wtedy jakieś fanaberie były, no bo pole trzeba obrobić. A jak nie, to Jeszcze wdyby. Jeszcze co do tego wątku tej laicyzacji, która była, czy bądź jest trochę stereotypizowana przez środowiska prawicy katolickiej w Polsce, które pokazują, że reformacja to było wyciągnięcie takiej pierwszej cegiełki, a potem to już tylko rewolucja francuska, bolszewicka i wszystko co najgorsze. Ja pamiętam sprzed 20 lat taki argument, że te kraje... A zauważ, że w krajach protestanckich zachowano monarchię i nie było radykalnych rewolucji. Tak, tak, ja zawsze podkreślam, że te kraje, w których ostała się monarchia w Europie, to są protestanckie, tam z wyjątkiem Belgii. Jeszcze kraje, które są protestanckie, nie miały takich krwawych rewolucji. Tak, to jest kolejny argument, że w żadnym kraju większościowo protestanckim rewolucja komunistyczna nie zwyciężyła o własnych siłach, bo do tych jakby wschodnich części Niemiec, no to na sowieckich bagnetach ją zaniesiono. Jak tak myślimy o jakiejś Holandii czy Szwecji, to ludzie idą wybierać, głosują i tak dalej. A musimy mieć kraj katolicki, żeby powiedzieć muerte al presidente, viva el pueblo. Jak niech śmierć prezydentowi, niech żyje lud. Takie sceny to tylko w krajach katolickich, na przykład w krajach latynoamerykańskich, prawda? Muszą być. Czy ja powiem tak, że ja mam dużo sentymentu do ruchów monarchistycznych i w ogóle do idei monarchii i bardzo bym chciał, żeby w Polsce było chociażby jak w Niemczech, które mają dużo tych dynastii jeszcze sprzed zjednoczenia Niemiec i przynajmniej w tych landach, gdzie Hadecja rządzi, to ci dynaści odgrywają jakąś rolę w życiu społecznym, tam pomagają, promują i ja nawet czytam takie gazetki sobie jak Dworskie Życie, ponieważ ten świat dworski, królewski, monarchistyczny mnie interesuje i jakby mam dużo sympatii do monarchizmu. Natomiast niestety... Ja to mam taki stosunek zmienny trochę do tego, ale tak. Niestety polscy monarchiści... To prawda. Polscy monarchiści niestety w większości są bardziej katolikami niż oni monarchistami. Oni o Jezusie gadają, żeby Jezusa koronować. Najlepiej tak. Go wyciągnąć znaczy, wiesz, bo w Palestynie. Ja na przykład jako protestant powiem, że ja rozumiem, że w kraju... Troszeczkę tak swoją drogą. Tak, tak. Że wiesz, że w kraju historycznie, kulturowo, większościowo katolickim, no to jest dosyć zrozumiałe, że ten król to powinien być raczej z jakiejś katolickiej dynastii, natomiast tego nie ma w drugą stronę, bo dla nich prawdziwa monarchia, dla tych katolickich monarchistów, to jest tylko monarchia katolicka, że tam wiadomo, że monarchia brytyjska to uzurpatorzy, bo tylko jakobici, wiadomo, że tam monarchie protestanckie to nie monarchie, no a tak naprawdę monarchie europejskie z paroma wyjątkami typu Belgii, Monako i tak dalej, no to są teraz Hiszpanii, to są monarchie protestanckie, czyli wysunęliśmy dwa z gruntu prawicowe i to tak czysto prawicowe argumenty proprotestanckie, czyli że protestantyzm pomógł zachować monarchię i dobrze pojęty sojusz tronu z ołtarzem, bo może być też niestety źle pojęty i wcale nie zawsze ten oficjalny jest gorzej działający. A drugi argument to jest brak
zwycięskiej rewolucji komunistycznej przeprowadzonej o własnych siłach w kraju protestanckim, jeszcze ten taki argument polskiej prawicy katolickiej sprzed 20 lat, właśnie z nurtu tego, że to jest pierwsza cegiełka, którą wyciągamy z muru cywilizacji łacińskiej, jakby niektórzy powiedzieli, był taki, że tak, tak. No, znaczy ja idę za definicją autorytetu dla polskiej prawicy katolickiej, nie czyli Feliksa tego nazwiska. Tak, tak, ale oni sami go nie czytali, bo on Konieczny pisał, że cywilizacja łacińska to jest tam, gdzie historycznie liturgia była sprawowana po łacinie, czyli chrześcijaństwo zachodnie, katolicyzm, protestantyzm, czyli no zachód, to co obydwaj definiujemy jako zachód, i bodajże w książce o cywilizacji bizantyjskiej, ale nie jestem pewien, bo to nie ja znalazłem ten cytat, a mi się nie chce szukać, ale jeden z internetowych nadawców, to znaczy powiedzmy pastor Chojecki z kanału Idź Pod Prąd, znalazł w tej książce taki cytat, że jakby najdoskonalszym w obecnym czasie, w czasie kiedy Konieczny to pisał, przykładem cywilizacji łacińskiej jest Wielka Brytania, czyli kraj wcale w owym czasie niekatolicki, bo wiesz, bo ja to lubię trochę, nie lubię oddawać zwolennikom niektórych autorów, myślicieli ich w całości, tylko czasem ja podejmuję takie walki, żeby ich odbić. Rozumiem, i żeby tutaj, częściowo chociaż. Tak, tak, tutaj próbuję Koniecznego czasem ratować przed jego zwolennikami, natomiast ten taki argument prawicy katolickiej sprzed 20 lat był taki, że w tych krajach, w których zwyciężyła reformacja, to doszło do największego jakiegoś permisywizmu moralnego, obyczajowego z gatunku tego, że tam wiadomo, aborcja do 90, do 90, no przykład, oby nie, do 9 miesiąca na życzenie, że... Michał, bo to trzeba zbijać od razu, jakby w Belgii katolickiej jest nie tylko mniej ludzi chodzi do kościoła niż w luterańskiej Szwecji, bo w Belgii 3%, a w Szwecji chyba 7%, ale jeszcze w dodatku w Belgii jest dużo łatwiej o te wszystkie aborcje, eutanazje. Mi to nawet, powiem ci, rybka jako człowiekowi ateistycznemu, no ale muszę zauważyć fakty, tak, że absolutnie permisywizm, na przykład takie rzeczy, że nastolatek miał depresję albo nastolatka i jakąś tam eutanazję, to takie rzeczy się zdarzają tylko w Belgii, nigdy w Holandii. I nawet zorientowali się nawet ci nasi zwariowani katolicy, i już mówią, że problem w społeczeństwach takich jak Belgia, Holandia dopiero później, ale długo było tak, że oczywiście wszystko co najgorsze to Holandia i albo Szwecja, albo i Szwecja. Że nawet na forum Frondy w internecie była tak... Ale na forum Frondy... Tak, nie zapomnę, bo tutaj poruszyłeś wiele ciekawych rzeczy i ja chciałem też się odnieść. Zanim przejdziemy wprost do książki, bo o książce wprost jeszcze tak mało w sumie było, zanim mi powiesz, co cię tam wkurzyło, czy ci się podobało, ale żeby zakończyć ten temat religijno-moralny, który jest interesujący oczywiście też, ale ja zauważyłem, że jest kilka takich, właściwie trzy takie dziwne rzeczy, które padają w rozmowach w Polsce, jak się o tych rzeczach mówi, które nie odpowiadają w ogóle, nie mają nawet styczności z rzeczywistością. Pierwsze to jest to, co powiedziałem już właściwie, czyli to, że w katolickiej Belgii jest 3% frekwencji mszalnej, tak? Czyli pamiętam, że tam było nawet Marek Orzechowski był korespondentem, on pisał i o Holandii, i o Belgii. I on zauważał, że dla Holendrów w sumie ich ten kerk jest ważniejszy niż dla Belgów ich kościół katolicki dzisiaj. I on mówił, że w tej książce o Belgii mówił, że jak ten powiedział, aha, bo to zmarł ten cały nasz Jan Paweł II, nieuodżałowany. I
on miał zrobić reportaż, jak ci Belgowie się tam modlą o jego duszę i coś tam, a on mówi, no ale nie ma, no nie chodzą, no nic się nie zmieniło, no może 1% więcej, tak? Więc nie mam co pokazać za bardzo, nie? I to coś tam spróbował, ale nawet w tej głównej katedrze brukselskiej nie za bardzo coś tam się działo. Natomiast Szwedzi i Norwegowie, protestanci, faktycznie chodzą do tych kościołów. Oni nawet jak nie wierzą, to chodzą, bo to jest kościół narodowy szwedzki, kościół narodowy norweski i to element narodowy to jest ważniejszy niż bo te kraje są w sumie dosyć prawackie tak naprawdę na swój sposób. One nie są tylko lewackie, więc to jest właśnie ten numer, że one są gdzieś po środku, konsensusowe. W każdym razie oni tam rzeczywiście chodzą i w ogóle jest śmieszna sprawa, bo my tutaj mówimy protestanci w ogóle, ale na przykład kraj protestancki pod tytułem luterańska Szwecja i kraj protestancki pod tytułem kalwińska Holandia, to niestety to jest zupełnie inny świat, bo mamy kalwinistów holenderskich i oni uważali, że oczywiście była ta doktryna predestynacji, wiesz lepiej ode mnie, co to oznacza. Chodzi o to, że to, co się z nami dzieje, jest tylko potwierdzeniem tego, co i tak jest nam przeznaczone. W związku z tym jest więcej takich rzeczy, co zależą od twojej indywidualnej decyzji, no bo tutaj ciężko powiedzieć, jaka jest twoje przeznaczenie, to samo życie ci pokaże, więc i rezultat, a w Szwecji nie, w Szwecji jest luteranizm, wszystko robimy razem, ten silny taki duch społeczności i to jest kompletnie inny świat, dlatego na przykład Holendrzy i północni Niemcy to jest zupełnie inny świat, oni się nie lubią nawet nawzajem, a ze Szwedami no to już w ogóle, bo w Szwecji to luteranizm to było 95%, tam katolicy było bardzo mało i tak dalej, do czego jeszcze wrócę, bo to jest ciekawe zagadnienie w ogóle katolicy w krajach protestanckich, ale był ten moment właśnie, że był ten moment, że na przykład dzisiaj patrzymy na konkretne jakieś tam rzeczy, które są związane z, weźmy ten cały permisywizm, no to permisywizm holenderski jest taki, że są te kobiety w oknach w tej dzielnicy tych czerwonych latarni, co prawda Amsterdam jest kosmopolityczny, jest specyficzny, ateistyczny, okej, okay. Haga już jest bardziej konserwatywna, Rotterdam też, tak, ale jest jeszcze ta sprawa, że to wszystko jest wyciągnięte, bo i tak Bóg wszystko widzi, wszystko się okaże i to jest twoje, nie? Tu ci społeczności nie będzie nic mówić. A w Szwecji wszystkie świerszczyki tak zwane z gołymi babami są za tą mgiełką w supermarketach, żeby dzieciaki nie oglądały gołych cycków. Protestantyzm, a protestantyzm, nie? To jest też ciekawa sprawa, więc w sumie jeszcze te niedawne obostrzenia dotyczące prostytucji i tak dalej. W sumie Szwecja jest dosyć rygorystyczna tak naprawdę. Nawet jak porównamy z Holandią, to jest trochę coś innego. I jak porównamy z Belgią katolicką, też coś innego. Czy tam postkatolicką, czy jakkolwiek to nazwać. Bo ja to nie wierzę, że religia sobie nigdzie idzie. Jako ateista jestem pesymistą w tym względzie. A nawet nie wiem, czy to byłoby takie dobre. To tak swoją drogą. W każdym razie jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałem tutaj, żebyś się może odniósł. Na przykład w Anglii w 1679 roku był, o ile dobrze pamiętam, Test Act, nie? Czyli takie ustawa, chyba dobrze trafiłem, 1670 lata. Ustawa, która powodowała, że katolicy nie mogli być urzędnikami, nie mogli piastować rzeczy publicznych. To miało swoją dobrą cechę taką, że Alexander Pope został poetą, a Thomas Augustin Arne kompozytorem, bo nie mogli urzędnikować, to się zajęli sztuką. Obaj byli katolikami. Natomiast pełna tolerancja dla katolików to jest dopiero Catholic Relief Act, nie? 1773, końcówka XVIII wieku. A w Szwecji mniej więcej w tym samym czasie wprowadza to Gustaw III. Tak? Czyli dopiero koniec XVIII wieku mamy pełną tolerancję wobec katolików. No i teraz ktoś powie, dobra, u nas Konfederacja Warszawska, już w XVI wieku tolerancja. Co prawda nasza tolerancja to była na tej zasadzie, że król, choć ultrakatol,
nie mógł zgnieść takich Radziwiłłów, protestantów, i to z tego się brała ta cała tolerancja. W XVI wieku nie ma w ogóle żadnej tolerancji, jest co najwyżej uznanie, że wróg jest silny i trzeba się z nim liczyć. Tolerancja jako ideał to jest dopiero XVII-XVIII wiek. I to później XVII i cały XVIII. Ale jeszcze najbardziej mnie dziwi, wiesz co, i oburza trochę ten argument, że myśmy tam tolerowali tam do pewnego momentu, bo tam się wszystko skończyło po potopie, a nawet przedtem, a nawet jeszcze za Zygmunta III Wazy się to zaczyna kończyć. A że my tolerowaliśmy, a oni nie tolerują, no to niech sami tutaj się przyzna. Ale zobacz, Kościół katolicki to nie jest to samo, co Kościół protestancki. Kościół katolicki to jest międzynarodowa, aktywna, agresywna, polityczna, świecka firma. I ona jest scentralizowana. Madryt se gada z Rzymem sobie gadają włoskie państwa. To jest agresywny konglomerat wielu państw, mająca agentów w tych państwach. Natomiast tolerowanie protestantów to jest tolerowanie grupy mniejszościowej, religijnej, kropka. To nie, tu nie ma ryzyka agentury, więc nie ma zdziwienia u mnie, że Catholic Relief Act albo tolerancja Gustawa III, które nie miały precedensu wcześniej w Szwecji i w Anglii, mogły nastąpić dopiero, kiedy państwa protestanckie na tyle miały przewagę, że mogły sobie pozwolić, żeby ten agresywny watykanizm puścić już, że dobra, niech wam będzie, nie? I w tym nie ma nic dziwnego. A dzisiaj niestety na profesor Grzegorz Kucharczyk na przykład lubi bardzo nieuczciwie, kumpel mój, starszy kolega z wydziału AM-u, obecnie w panie chyba nadal, nie wiem, chyba tak, bo to dobre czasy dla takich panów profesorów Kucharczyków, pisowskie. On bardzo często nieuczciwie używa tego, że zobaczcie, protestanci w krajach katolickich coś tam mają niby, a ci nic nie mają. No bo protestanci nie mają jakiejś Genewy, mieli Genewę niby, ale to tylko Kalwini, że ona nagle coś tam będzie wysyłać predykantów po całym tym, jak ci tych watykańskich księży, jezuitów, szpiegów i tak dalej, którzy przecież próbowali zabić twoją ulubioną Elżbietę I Tudor, albo próbowali też zlikwidować królów szwedzkich przecież. Więc nie dało się tolerować katolicyzmu. I tu nie chodzi o to, że katolicy są gorszymi ludźmi niż protestanci, coś w tym stylu z definicji, tylko chodzi o to, że katolicy jest tak ustawiony jak agresywna międzynarodowa firma po prostu. Co ty sądzisz o tych takich nieuczciwych porównaniach, które tutaj... Wydaje mi się, że masz sporo racji w analizie pewnych zjawisk obecnej w naszej historiografii, chociażby tego takiego wyolbrzymiania tej naszej tolerancji i podkreślania no tego, że ona była czymś, co funkcjonowało przez cały okres Rzeczpospolitej Obojga Narodów, że ona była czymś świadomym podczas, no ja wysoko cenię oczywiście Złoty Wiek, Konfederację Warszawską, no ale pamiętajmy, że było to pewne zawieszenie broni, pewne pójście po rozum do głowy i możemy tylko żałować, że historia Polski nie potoczyła się w ten sposób, że elity państwa polsko-litewskiego poszły dalej w tą stronę. No a dalsza tolerancja wynikała no, ze słabości chociażby naszego ulubionego Zigiego, którego niektórzy określają jako przychylnego protestantom, co jest zupełną aberracją, że on to by jakby nawet... Jakby mógł łyżce wody ich... No na całe szczęście nie mógł. No i no później już z tą tolerancją do upadku Rzeczypospolitej było już niestety coraz gorzej. A jakby cały ten wątek można skwitować, podsumować cytatem z rysunku bodajże Andrzeja Mleczki, kiedy to właśnie dwóch bohaterów zwraca się do siebie: toleruję cię tylko wskutek
wielowiekowej polskiej tradycji tolerancji. Na pewno prawdą jest to... Ja widziałem wreszcie z żoną, mąż do żony, toleruje cię tylko dlatego, że Polska była wielowiekową tradycją tolerancji. Więc cóż, z braku innych dobre i takie tradycje tolerancji. No bo czasem zapominamy, że w poszczególnych krajach protestanckich to jakby prześladowania, czy nawet nie prześladowania, ale bardziej jakieś ograniczenia były wymierzone nie tylko w katolików, ale także w wyznawców innych konfesji protestanckich. Przecież nawet w tej naszej ulubionej luterańskiej Szwecji, no to kalwiniści nie zawsze byli miło postrzegani. Także w Wielkiej Brytanii, to przynajmniej w Anglii, ze Szkocją to trochę inna sprawa, bo tam prezbiterianie, ale w Anglii to bardziej Anglikanie niż anglikanizm ściśle, a nie protestantyzm w ogóle dominował. I nie tylko katolicy byli ograniczani jakby w swoich prawach, ale także nieanglikańscy protestanci. Tak, na przykład Cadbury to jest przecież firma chyba, o ile dobrze pamiętam, kwakierska, no bo nie mogli się zajmować polityką czy administracją, no to szli na przykład do biznesu, do przemysłu. W zasadzie takie pomysły, żeby dać tolerancję wszystkim wyznaniom porówne. Zakładali kalwini i w ogóle ludzie mniejszościowcy protestanccy. I też właśnie myśl o tolerancji religijnej obejmującej wszystkich, połączonej z takim świeckim państwem, no to jest stosunkowo świeży pomysł i tak naprawdę jest to baptystyczny wkład w historię myśli politycznej prawnej, ponieważ właśnie wyznawcy tego nurtu jako ten taki swój znak rozpoznawczy to kładli, no i jakoś to... Porównij z tym tak kartezjanizmem, wolterianizmem. Tak, ale tak. Ja pamiętam, że kiedyś Barack Obama w swojej książce Odwaga Nadziei, The Audacity of Hope, napisał, że najpierw byli sceptyczni filozofowie, tacy jak Washington, Adams i tak dalej, Jefferson i tak dalej, a później baptyści pomogli przenieść to w wiek XIX, ten ideał oddzielenia religii od państwa i tolerancji. Także te dwie tradycje się przeplatają, więc w sumie zabawne, że my dwaj reprezentujemy właśnie te dwie tradycje w sumie. Nic dziwnego, że się dogadujemy. Bo tak trochę ktoś kiedyś powiedział, że Stany Zjednoczone to powstały z takiego worka, do którego dwa koguty wrzucono i jeden z tych kogutów to było oświecenie, a drugi kalwinizm. I w zasadzie tak, patrząc na rozwój państwowości myśli... Wieczny baptyzm, właśnie, właśnie. Dobrze, Michale, przejdźmy do trzeciego etapu naszej rozmowy, czyli powiedz, co ci się niesamowicie podobało w mojej książce i co cię straszliwie się nie podobało. Albo może jakieś formy pośrednie. Znaczy, podobało mi się, że dajesz szerokie spojrzenie na nowożytną historię Szwecji, ponieważ mimo, że sam tytuł wskazuje, że będziesz się zajmował tym tak zwanym okresem wolności i ściśle XVIII wiekiem, powiedzmy od Połtawy do Orawajs, to tak naprawdę prezentujesz całą historię Szwecji, szczególnie nowożytną, ale też pokazując ten taki rozwój dokonujący się w dziejach tego państwa, dając kontekst wszystkiego, o czym piszesz, pozwalając śledzić te takie linie rozwojowe myśli, wydarzeń. Jeżeli ktoś jest zupełnie nowy
zielony, jeżeli chodzi o historię Szwecji, to twoja książka ma bardzo niski próg wejścia, że nie wiedząc zupełnie nic o historii Szwecji, wyposażasz czytelnika już na starcie w takie podstawowe wiadomości, Tak, chciałem, podstawowe informacje. Żebyście nie pogubili, bo ja sobie zdaję sprawę, że książka może być odebrana jako bardzo niszowa, ale właśnie chciałem, żeby taka nie była. Co prawda to jest jeszcze ostatnia książka starego typu, czyli bardzo szczegółowa i ja teraz piszę książki trochę innego typu, ale ona już jest z etapu przejściowego, kiedy starałem się jakby przerzucić kładkę między tym, co mnie tam najbardziej interesuje, a tym, żeby był ten kontekst, jak do tego wszystkiego doszło. Tam nawet o wikingach jest parę stron. Natomiast nie mogę powiedzieć, żeby coś mi się w książce nie spodobało, zszokowało, zbulwersowało, zgorszyło. Zdziwiło, tak, bo książka mi się podobała bardzo, natomiast trochę zdziwiło mnie, że jest to książka przede wszystkim o kulturze politycznej i być może nie powinienem się dziwić, ponieważ już sam podtytuł mówi, że jest to praca poświęcona kulturze politycznej, ale z jakiegoś takiego powodu, może dlatego, że właśnie z tej Szwecji wojowniczej Szwecja wówczas przemieniła się w Szwecję naukową, myślącą, to ja się spodziewałem, że będzie więcej o myśli, o jakby, no, może nie tyle z filozofii, ale generalnie o prądach myślowych, o dokonaniach naukowych, bo żeby jakby czytelników uspokoić, to wszystko jest, oczywiście, natomiast ja się spodziewałem, mają, że będzie tego więcej, mają że... parlamentarne, zgadza się, mają tak, tak, że oczywiście jest to bardzo cenne, bo też pokazuje te wszystkie warunki, w których ta nowa, naukowa, mądra Szwecja mogła się narodzić. Natomiast spodziewałem się, że będzie właśnie więcej o nauce, o wynalazkach może, jakich Szwedzi wtedy dokonali, no ale tutaj również moja ciekawość została zaspokojona i jakby apetyt na dalsze zgłębianie historii Szwecji został pobudzony. Też jakby, no, nie ma co się bać mówić o historii też takiej bardziej naukowej, właśnie tego, że historię pisali nie tylko wodzowie zwycięzcy, ale także wynalazcy, naukowcy, myśliciele, bo nam się tak czasem wydaje, że polskie postrzeganie historii to jest tylko Grunwald, Wiktoria Wiedeńska, husaria, nic nie ujmując husarii, i żołnierze wyklęci. Natomiast ja nie widzę, bo ja pamiętam, jak w podstawówce u mnie, to koledzy z klasy, którzy się jakoś nie fascynowali historią, to kiedy przychodziło tam siódma, ósma klasa podstawówki, że przełom XIX-XX wieku, tam kto wymyślił żarówkę, kto tam prąd, kto silnik taki skonstruował, było jakby odpoczęcie od historii politycznej, od historii militarnej do bardziej takiej historii techniczno-naukowej, i wszyscy ci moi koledzy, no nie gustujący jakoś w historii, byli zafascynowani tym i nawet mówili, że gdyby tak wyglądała nauka historii, to byłby to jeden z ich ulubionych przedmiotów. I żeby tutaj było, ja nie umniejszam historii politycznej, bo sam przez większość czasu właśnie w niej gustowałem. Ostatnio trochę bardziej też doceniam historię społeczną, natomiast może to pokazuje, że w polskim programie nauczania, nie wiem w sumie jak teraz programy wyglądają, ale nie sądzę, żeby się zmieniły, a jeśli już to nie najlepsze, może za mało jest właśnie tej historii nauki, historii techniki, może powinien być na to kładziony większy nacisk, no bo też Polacy jakieś osiągnięcia tutaj mają również, może nie tak
skoncentrowane w jednym przedziale konkretnym czasowym, jak ma to miejsce w tym okresie historii Szwecji, no ale jednak no, nie tylko Wiktoria Wiedeńska rozsławiała imię Polski, ale lampa naftowa wydaje mi się, że rozświetlała je wręcz dosłownie, więc no, coś chyba zrobiono nie... Ja słyszałem, że lampę naftową to się interesował nią Piotr Wielki, bo on odkrył przy okazji, odebrawszy Turkom trochę ziemi, znalazł właśnie to i po raz pierwszy coś tam kombinowano. Ale, no, ale zgadza się, bo tam lampa naftowa właściwie była wymyślona kilka razy tak naprawdę. W starożytności też coś tam już kombinowano. Czyli jak wiele rzeczy w sumie. Malutkich światełek, żeby sobie czytać te papirusy, nie, pergaminy i tak dalej. To są takie wynalazki, które wielokrotnie... Jest co, ja chciałem powiedzieć o tej bo ta polityka szwedzka, chciałem pokazać, że ten parlamentaryzm był właśnie, on nie był aż taki cały czas tylko mądry i dobry i wszystko cud miód, tylko chciałem pokazać, jak właśnie ten potencjał był nadal troszkę jeszcze marnowany, tylko już nie tak, że na wojny, tylko właśnie na ten taki eksperyment polityczny. Szwedom się nie udało zrobić to, co się udało Brytyjczykom zrobić, czyli narodowego parlamentu, prawda? To był cały czas, to był Stånden Riksdag, stanowy, tak. I oni głosowali stanami, oni głosowali jako prester, jako, znaczy najpierw byli ridar, czyli rycerze, czyli szlachta, potem prester, księża, potem borgar, czyli mieszczanie i bender, czyli wolni chłopi. Większość chłopów była wolna. No i zdecydowana. I teraz oni podejmowali, czasami był pad, no bo było 2-2, nie? No są cztery izby, jak najbardziej takie sytuacje się zdarzały. Było trochę manipulacji jednych izb przez drugie i to niekoniecznie od góry do dołu, czasem też to odwrotnie. To nie było wszystko takie czyste i cudowne. Ja chciałem właśnie pokazać, jak bardzo się te kraje, które coś osiągnęły, a Szwecję za taki kraj uważam, za kraj szanowany w świecie, w przeciwieństwie niestety do naszej ojczyzny, naprawdę szanowany w świecie. My, żeby nie było, ja wiem, że Polska jest doceniana za pomoc Ukraińcom, że nie jesteśmy już tylko krajem, który ciągle o coś prosi w Unii Europejskiej, ale też umie coś dać i być wspaniałomyślny i tak dalej. To oczywiście tak, ja wiem, ale no to nie jest nigdy tak, jak na przykład misja ONZ-u szwedzka w Kosowie, prawda, która była ceniona, bo wszystkie inne kraje dały z tym tak naprawdę ciała, włącznie z nami, z Anglikami, z Amerykanami. A w Kosowie właśnie ta misja szwedzka to był cud miód malina w porównaniu. Oni do tego podeszli bardzo poważnie i tak moralnie, fajnie. Tak, i ta wojskowa, i ta cywilna. I to do dzisiaj jest to jako wzór pokazywane, więc Szwecja, teraz niedawno mówiłem o tej książce, tutaj pokażę taka książka, czy Paryż płonie, mówiłem o niej. Co ma Paryż do Szwecji? No więc właśnie to, że... Że go nie ma już, według niektórych. Nie, chodzi o to, że właśnie jest, mogło go nie być, ponieważ generał von Holtitz miał te ładunki wybuchowe w 1944 pod wszystkimi ważnymi budynkami Paryża. I on jest czasem, często taka historyjka, że on tak się wzruszył i nie rozwalił tych zabytków, bo Paryż taki piękny. No więc tak nie było. On po prostu siła powstania, które zaczęli komuniści, a goliści szybko dociągnęli też, bo nie mogli zostać w tyle, tak go zaskoczyła, że nie miał kiedy wysadzać tych. On nie miał do tego głowy, że wysadzać te budynki po prostu. A później ta intensyfikacja tych walk była taka, że ona zagrażała zarówno Holticowi, jak i jego przeciwnikom, bo przeciwnicy liczyli, że ktoś tam dojedzie, albo Leclerc dojedzie, albo Amerykanie, wszyscy dojadą, tam były różne, że ktoś ich wesprze, a Niemcy też nie za bardzo mieli odwody, żeby walczyć tam. Więc przyszedł konsul szwedzki, Raoul Nordling, który, przy którym cały czas szedł jak cień
agent Abwery Bender, który grał trochę na dwie strony. Sympatyczny w sumie facet ten Bender też. Ale ten Nordling, on uratował de facto Paryż, ponieważ on cały czas pośredniczył między tym Holticem, który się denerwował, i między tymi golistami i komunistami z drugiej. Także de facto Szwedom zawdzięczamy także zabytki Paryża. W tym przypadku konsulowi szwedzkiemu Nordlingowi. Jeszcze bardziej lubię Szwecję po tym, jak to przeczytałem, zwłaszcza, że Francję też lubię i byłoby szkoda tych zabytków. No i więc Szwecja ma takich rzeczy mnóstwo, prawda? Próba, Nordling był też zaangażowany i mnóstwo innych konsulów po całej Europie w ratowanie Żydów. My mówimy często o tym niemieckim przemysłowcu, jak on się tam nazywa? Wallenbergu? Nie, Wallenberg był właśnie Szwedem, ale... niemieckim. Bernadotte też był też zaangażowany, Volker Bernadotte był też zaangażowany. Z Niemców, no mówimy o Schindlerze dużo, natomiast rzadko mówi, zwłaszcza w Polsce, o tym, że to Szwedzi są kojarzeni głównie z tym ratowaniem Żydów. I także Szwedzi przyjęli Żydów z Danii i Norwegii, prawda? Częściej się mówi, że przemysłowcy szwedzcy to tak chcieli z Rzeszy. Ale to wybrzmiało, Michale, poczekaj. Luterańscy pastorzy, i to pisze o tym Daniel Goldhagen, który mówi o tym, o tej znieczulicy katolików, że luterańscy pastorzy z Danii i Norwegii przeszmuglowali do bezpiecznej Szwecji. Bo często się mówi w Polsce, że elity szwedzkie miały sympatię pro III Rzesza. To prawda, zdarzało się. Nawet rodzina założyciela IKEA. Tak, ale to jakby nic z tego nie wynika. Natomiast pomoc Żydom, pomoc ludziom w potrzebie, to tak, to tutaj było to. Jeszcze można powiedzieć, że Szwedzi niby byli neutralni, ale tak naprawdę pomogli tylko aliantom. Bo owszem, rudę sprzedawali i Anglikom, i Niemcom, musieli, bo by była wojna po prostu, ale rudę żelaza, ale jeśli chodzi o takie sprawy wojskowe, to Szwedzi zrobili dokładnie to samo, co nasi matematycy, to znaczy rozszyfrowali szyfr niemiecki wojenny i to zrobili samodzielnie, a nie tak jak my w współpracy z Brytyjczykami. To był szyfr Kriegsmarine, który się nazywał Geheimschreiber i oni to przekazali Brytyjczykom. Także Szwedzi, nawet którzy są krajem neutralnym... Polski bez mitów o tym było. Coś tak, bo Szwedzi są krajem neutralnym i przez to są uznawani, że są neutralni tak jak Szwajcarzy, na tej zasadzie, że siedzimy dupą na sejfie i nic nas nie obchodzi. Ja Szwajcarami głęboko pogardzam jako nacją, bo uważam, że zachowują się bardzo niefajnie. Naród najemników, a potem naród bankierów bezdusznych. Natomiast, zresztą te złupione pieniądze tam się znalazły w renesansie, jak się przedzierzgiwali z narodu najemników. Nie tylko w renesansie. No wiem, aż no właśnie Szwajcarzy nie budzą mojego entuzjazmu na żadnym poziomie. Natomiast Szwedzi są narodem, który rzeczywiście nie lekceważy sobie spraw moralności, więc oni jak najbardziej tutaj próbowali coś zrobić pozytywnego. No i właśnie ten Geheimschreiber powinien zbliżyć znowu Polskę ze Szwecją. I tutaj mamy, myślę, że to byłby dobra taka klamra. Jestem ciekaw twojej opinii, bo tutaj jest takie pytanie. Czy my Polacy mamy ze Szwedami coś wspólnego, co nas łączy poza Bałtykiem? Pytam poważnie. No i teraz tak, no to poważnie mówię, że tak. Pewien taki chłód w obejściu, konkretna skłonność do takiej konkretnej ciężkiej pracy, chociaż także do narzekania, bo Szwedzi też dużo narzekają. Alkohol na pewno, snapsen, tak? Wildovara snell o serwiera snapsen, to jest typowa szwedzka odzywka, tak? Czy byłeś tak miły, żeby podać wódki? Tak? No i jeszcze oczywiście właśnie Enigma i Geheimschreiber. Jakiś taki rodzaj też odwagi takiej nieposkromionej też można to odnaleźć. Także o ile ja uważam, żebym chciał, żeby Polska była trochę bardziej jak Szwecja, to nie mogę powiedzieć, że nie ma żadnych cech wspólnych. Jak ty to widzisz, to myślę, że dobra klamra do... Jesteśmy obaj Polakami, obaj protestantofilami, obaj szwedofilami, ale właśnie jak to jest z tym podobieństwami?
Znaczy, zanim domknę tą klamrę, to chciałbym jeszcze dokończyć jeden z w dwóch zdaniach wątków poprzednich o tej rzekomej degrengoladzie moralnej krajów protestanckich, bo na katolickim forum Frondy praktykowano kiedyś tak zwaną ortografię moralną i to polegało na tym, że z powodów żartobliwych, właśnie w takim świętym oburzeniu na tych złych protestantów, pisano nazwy tych najgorszych niby krajów z błędem. Szwecję pisano przez F i Holandię przez H. Na tym ortografia moralna polegała. A co do tego argumentu właśnie, że to w ogóle upadek moralny w krajach protestanckich, aborcja, eutanazja, LGBT, że powiem tak, że 20 lat temu, gdyby ktoś jakby mi nie to było mówił, w Rosji czy w Belgii, nie? Tak, to ja bym uwierzył. A czy na przykład dzisiaj w Hiszpanii to są naprawdę mniej swobodne obyczaje niż w Holandii? Jakoś nie sądzę. Natomiast co do tej klamry, no to wydaje mi się, że poza Bałtykiem, co nas łączy, śledzie czy dorsze, ale mówiłem o wspólnej historii, o wojnach, które ze sobą toczyliśmy, ale także no, o dynastii Wazów, która zasiadała na obydwu naszych tronach, więc łączy nas spory kawałek w wspólnej I wygasła historii. w podobnym momencie na obu tronach. Też jest ciekawe. Także starałem się wskazać, że łączą nas w pewnym stopniu zapatrywania na politykę w naszym regionie, ponieważ zarówno Szwecja, jak i Polska raczej sceptycznie patrzą na obecne państwo rosyjskie, więc istnieje jakaś nić, na której można wybudować porozumienie polityczne. Tak więc wydaje mi się, że takich wspólnych punktów, jakichś punktów stycznych, można by się kilku doszukać i wydaje mi się, że jest to taki dobry przyczynek, żeby zarówno historię Szwecji, o której Piotrze w sposób, ponieważ dzisiaj skończyłem czytać jakby taką wstępną wersję tej książki, więc mogę to jakby zaświadczyć całą rzetelnością swojego imienia, że piszesz w sposób kompetentny i porywający miejscami, ale także wielu innych autorów pisze o historii tego kraju, więc warto zarówno ciebie, jak i również innych polskich, szwedzkich czy z innych krajów historyków czytać, żeby dzieje Szwecji poznawać, ale warto też, myślę, czytać o Szwecji współczesnej, czytać, słuchać osoby, które w Szwecji żyją, pracują, mieszkają, żeby też obalać te stereotypy o Szwecji dzisiejszej, żeby nam się nie kojarzyło tylko, że tam Szwecji już nie ma, w Sztokholmie kalifat powstał i w ogóle tam Sodomia i Gomoria na ulicach się rozgrywa. No ja niestety miałem takiego pecha jak z tym Cieszynem i z Kościołem Jezusowym, ponieważ w Szwecji jeszcze nie byłem, ale kiedy w liceum z rodzicami byłem nad morzem w Międzyzdrojach, to zwiedziłem przy okazji trochę Niemiec, tam Berlin, Drezno i była opcja wycieczki promem ze zwiedzeniem Danii i Szwecji. I ja się strasznie do tego Pewnie zapaliłem. Kopenhagi i Malmo, bo to najprościej. Tak, właśnie tak było, tylko że ja nie pamiętam, albo się na tą wycieczkę nie zdecydowaliśmy, albo po prostu warunki atmosferyczne były takie, że rejs nie mógł się odbyć i ile razy ja potem żałowałem, że na takiej wspaniałej wycieczce nie byłem, ale pocieszam się tym, że nieprawdą jest, że Szwecji już nie ma i jeszcze będę miał okazję. Natomiast A jeżeli propos mi się byśmy mieli. przypomniało, dobra, mów, bo mi się coś przypomniało, czego nie powiedział, ale pod wpływem twojej opowieści powiem, bo to myślę, że może ciekawe.
Więc tak przechodząc do wniosków powoli, to ja bym zakończenie naszej rozmowy zaczął rysować takie trochę słodko-gorzkie, ponieważ mam, wyciągnąłem z twojej książki i z naszej rozmowy dwa przesłania, jedno pesymistyczne, drugie optymistyczne, i zacznę od pesymistycznego, żeby potem móc nas wszystkich pocieszyć. Pesymistyczne to jest takie, że to nie wystarczy sobie skopiować na przykład jakichś rozwiązań prawnych czy politycznych ze Szwecji czy z jakiegoś innego kraju, który by nam się podobał, w którym byśmy upatrywali wzorców do naśladowania, ponieważ społeczeństwo, gospodarka, kultura, polityka, prawo, wszystko to rozwija się w toku historycznego rozwoju i nigdy tego się nie da przeszczepić jeden do jednego, jak roślinki z jednej doniczki do drugiej. I prawda jest taka, że no my niestety od pewnego momentu nasz rozwój poszedł w niewłaściwą stronę. Mamy trochę do nadrobienia w takim naszym rozwoju jako naród, jako społeczeństwo. No ja tutaj nie chcę jakby znowu mówić, że to wszystko się wzięło od tego, że reformacja w Polsce się nie przyjęła, chociaż w dużej mierze pewnie tak, no ale przyznajmy, że jednak jak prześledzimy dzieje Polski, to tak od Francji, nie, z hugenotami chociaż trochę, to już byłoby dobre, ale się nie utrzymał nawet ten pluralizm. Że tak od 200-300 lat to rzeczywiście ta Polska nasza niestety ma pod wiatr, nie potrafi wykorzystywać okazji, niestety okazje potrafiliśmy marnować, nie wykorzystywaliśmy pewnych szans, a czasem po prostu mieliśmy takiego pecha, że tych szans nie było, kiedy inni je mieli, na przykład Prusy miały dużo takich szans, które w sposób absolutnie mistrzowski potrafiły wykorzystywać, ale z tym też się łączy taki wniosek bardziej pozytywny, że mądry kraj, mądre państwo, mądry naród potrafi wymyślić się na nowo i zarówno Prusy po wojnach napoleońskich potrafiły wymyślić się na nowo, jak i też ten okres w historii Szwecji, który opisujesz, tak zwany okres wolności, świadczy o pewnej umiejętności wymyślenia się na nowo. I ponieważ obydwaj jesteśmy też patriotami i chcemy, żeby w naszym kraju żyło się wszystkim jak najlepiej, żeby też Polska rozwijała się i żeby liczyła się również na arenie międzynarodowej i żeby potrafiła stawać po dobrej stronie, być konsekwentna, skuteczna, to życzę nam wszystkim, żeby Polska potrafiła wymyślić się na nowo i żebyśmy też jakoś swoje cegiełki wszyscy do tego przykładali. Natomiast przyznam, że na razie nie wiem, jak taki nasz nowy pomysł na Polskę mógłby wyglądać, no bo gdybym wiedział, to bym pewnie był zajęty jego realizowaniem, a niestety na razie musimy jeszcze go szukać. Miejmy nadzieję, że inaczej niż w poprzednich stuleciach będziemy potrafili dziejowe okazje w przyszłości lepiej wykorzystywać. Ja zawsze mam nadzieję, że to, że Polska była uwikłana w historię swojego regionu, także w taki sposób, że jako ofiara zaborców także, żeby z tego co złe próbować wyciągnąć jakieś możliwości porównania tych krajów i na przykład zawsze mi się wydawało, że o wiele, dlatego na przykład w historii Polski bez mitów dałem znacznie więcej niż się zwykle daje i szczegółowi o rozbiorach, ponieważ wydaje mi się, że to jest kluczowy moment, ponieważ właśnie ta nasza skamielina sarmacka się dostaje pod trzy dosyć nowoczesne państwa, jak w przypadku Rosji i Austrii, i nowoczesne Prusy, i to powoduje, że mamy takie właściwie laboratorium gotowe. My nie patrzymy na to w ten sposób. Zawsze myślałem, że w przeciwieństwie do Rosji, która zawsze tam gdzieś będzie tkwić w tych swoich Bizancjach, to tutaj
w tym, że wszyscy są tacy sami, a jeżeli jest coś innego, to są muzułmanie z Kazania i tutaj nie za bardzo jest jakaś tradycja wolnościowo-samodzielnomyślowa. A tutaj ewentualnie mamy tą możliwość porównania, to już jest bardzo dużo. Byliśmy takim królikiem doświadczalnym i zamiast się mazać z tego powodu, zrobić z tego jakąś mądrość. Zawsze tak to widziałem nadzieję dla Polski, że to, że byliśmy rozebrani przez trzy nowoczesne państwa, co było oczywiście traumatyczne i tak dalej, ale można z tego się czegoś nauczyć. Tak jak Japończycy się nauczyli ze swoich przegranych i coś w tym stylu, tylko oczywiście kosmetyczne zmiany. Natomiast mi się przypomniało, jak mówiłeś o tej wycieczce i o Malmę, wspomnieliśmy. W 2007 byłem w Malmę i jak to zwykle, jak to ja, zawsze gdzieś jadę, to próbuję się trochę nauczyć języka. I sobie powtarzałem dwa słowa, które są bardzo podobne w szwedzkim języku, to jest taki ewenement, invånare, czyli mieszkańcy, czyli invånare av Sverige, czyli mieszkańcy Szwecji na przykład, i invandrare, no bardzo mała różnica, jak słyszysz, invånare, invandrare. Tam jest to vandra, czyli wędrować. I to są oczywiście ci imigranci, bo oni mają słowo imigranter, ale raczej mówię invandrare, czyli ci, co przybyli. No i oni, Niemcy też lubią to słowo, Einwanderer i odpowiednik. I ćwiczyłem sobie to słowo i akurat przechodziła jakaś rodzina taka arabska czy iracka czy coś i temu gościowi się wydawało, że ja o nim mówię, wy jesteście Einwanderer, nie? I tak ktoś tam, najpierw coś po arabsku, potem po szwedzku, żebym zrozumiał, nic nie zrozumiałem, bo ja się uczyłem dopiero, ale i tak tylko spojrzałem, o co mu chodzi? A mówi, chyba chodzi o to, że on myśli, że ty jemu... Ja się tylko uśmiechnąłem na niego, nie? To się uspokoił. Ale Arabów w Malmę generalnie bardzo mało. Jedną dzielnicę mają, więc jak ja słyszę o tych no-go zonesach i tak... Ja nie wiem, wiesz, czy to się śmiać się, czy płakać nad tą głupotę tych prawackich mediów. No pewnie, wiesz, no-go zone, co to w ogóle znaczy? Przecież policja, jeżeli gdzieś nie może wjechać jednym radiowozem, weźmie trzy i wjeżdża, nie? Nie ma czegoś takiego no-go zone. Po prostu nie ma czegoś takiego, to jest niemożliwe. Więc jest jedna, Malmö jest najbardziej muzułmańskim miastem Szwecji. Najbardziej. A ono nie wydaje się muzułmańskie, tak na dzień dobry. Ani w 2007, ani później. A Londyn na przykład wydaje się bardziej. Bruksela wydaje się bardziej. Bruksela chyba nawet ma rzeczywiście wysoki ten poziom tych... Może dlatego, że Belgowie unikają trochę Brukseli, bo oni mają ten swój spór kulturowy flamandzko-waloński, więc trochę odpuszczają i wszyscy cudzoziemcy także i muzułmanie tam wchodzą. No ale Malmö nie ma takiego problemu. Malmö to jest miasto trochę mniejsze od Poznania, podobnej wielkości w sumie i nie rzucają się w oczy ani negatywnie, ani w żaden inny sposób specjalnie, więc poza tym ja pamiętam, jak jest taki program Hurkan V, czyli jak możemy dosłownie i tam jest na przykład Hurkan V, na przykład mówić o kolektywnej wolności, taki film reklamowałem wielokrotnie na moim kanale, dla wszystkich, którzy trochę tam po szwedzku czy chociaż trochę jarzą, bo mówią ładnie, starannie, wszystko słychać. I bo hur kan vi prata över kollektiva frihet, czyli jak możemy mówić o kolektywnej wolności, czyli wolności dla wszystkich w tym sensie. No i tam jest, gospodarzem jest właśnie pakistańskiego pochodzenia Szwed, który mówi tak wytworną szwedczyzną, że on mówi lepiej niż jego goście. Eleganciej, piękniej i tak dalej. I wiesz, jak się i on zaprasza także innych imigranter, innych invandrar i nie masz poczucia, że tam się nie udała asymilacja. No oczywiście na pewno jest tak, że nie masz roboty, nie obejmie cię socjal, nie masz roboty, jakieś tam frustrachuner się zdarzają i później masz pretensje do całego świata,
Jasne, ale sądzę, że to jest raczej słabiej, a nie bardziej niż w innych krajach. Że Szwecja jest na tyle krajem, który da ci pierwszą, drugą, trzecią i czwartą szansę dopiero, zanim powiedzą, dobra, Wałkoń, jesteś tam, zdychaj. A inne kraje to tak cię na dzień dobry dadzą przez łeb. Nawet Dania i Wielka Brytania raczej tak się nie będą certolić z tobą. I myślę, że to akurat daje efekty. Wbrew temu, co nam się często podaje, to wydaje mi się, że tak. Także w ogóle jest dosyć duże załganie na temat tego, jak właściwie wygląda ta asymilacja muzułmanów w krajach zachodnich, ale to ja bym powiedział, że uważa się, że w Szwecji i we Francji jest najgorzej, tak się mówi, a ja bym myślał, że tam jest właśnie najlepiej. Najgorzej jest w Belgii, bo tam Flamandowie i Walonowie sobie nie pomagają z tą asymilacją tych, co przyszli. Przez jakiś czas było źle w Anglii, o tym pisała Melanie Phillips, pewnie znasz tą książkę, Londonistan. Teraz się chyba trochę pozbierali, bo tak mi się wydaje, z tej multikulti takich głupich pomysłów, co tylko utrudniały. No i wydaje mi się, że to może być problem też z Hiszpanią, bo Hiszpania jest Al-Andalus, to jest kraj proroka i tam. Także wydaje mi się, że to jest w ogóle nie w tą stronę i Albańczycy we Włoszech, to są też niektórzy. Niektórzy są muzułmanie, niektórzy nie, bo to tam już... To też może być problem większy, mi się wydaje. We Francji tych programów asymilacji muzułmanów jest tyle, że któryś musi zadziałać po prostu i niektórzy to tak wygląda. W Szwecji nie ma tyle tego. Szweci w ogóle są raczej oszczędni wbrew temu, co nam się wydaje. Oni tak nie rzucają program za programem i tutaj to raczej Duńczycy mieli dużo tych programów asymilowania. Oni na przykład, Duńczycy na przykład powiedzieli, nie będzie dzielnicy w Kopenhadze muzułmańskiej, że tego nie będzie. I oni rzeczywiście zrobili tak, że jej nie ma, że trochę jest tu, trochę jest tu. Więc tam były ten... Szweci jakoś tak bardziej machnęli ręką. Wystarczają te poduszki chyba socjalne. Ale w ogóle mi się wydaje czasem, wiesz, Michale, że u nas jest to świat na opak. Jak ja się całe życie interesuję Europą Zachodnią, zawsze się interesowałem. I zawsze jestem zdumiony, że te listy, jakie sobie układamy, i to niekoniecznie mówię o jakichś prawakach uprzedzonych, czy tam coś do tych krajów, czy lewakach, bo w przypadku kultur anglosaskich to lewacy polscy ich nie lubią, Anglików i Amerykanów, że to to nijak się nawet ma, wiesz, to nawet nie jest, że jest przesada czy coś, tylko to się nijak ma. Nie wiem, czy też miałeś takie na przykład, może tym zakończymy właśnie, jakieś spostrzeżenie tego typu odniesienie Wielkiej Brytanii albo krajów, na których jesteś bardziej fokusierat, sfokusowany, na których masz uwagę swoją główną. Wydaje mi się, że jakby też to tak działa, że funkcjonują nadal te takie kalki myślowe, te, o których mówiliśmy, że coś powoduje, że o tych krajach tradycyjnie, historycznie protestanckich, jak właśnie Szwecja, Holandia, mówi się źle, a na przykład Belgia, czy jakieś aspekty rzeczywistości nawet w Hiszpanii, tym samym osobom umykają. I ja nie sądzę, że to wynika z jakiejś stronniczości prokatolickiej, bo to są schematy myślenia obecnie, niezależne od wyznania, od światopoglądu, które po prostu funkcjonują. One mają jakieś swoje źródło. Nacjonalistyczne, prorosyjskie. Na pewno jakieś źródła prorosyjskie to podsycają, żeby pokazywać, jak ten Zachód się wali. No i też z Wielką Brytanią to też było takie wskazywanie, że również tamto multikulti sprawia, że prawdziwych Anglików w prawdziwej Wielkiej Brytanii to już dawno nie ma. Wszystko, prawda, zalali muzułmanie, inne mniejszości i tak dalej. No i jak ktoś tam Londyn tylko w telewizji zobaczy, no to może wierzyć, że to Wielka Brytania to jest takie multikulti, no ale pojedzie dalej to samo, co mówiłeś o Szwecji, że pojedzie na prowincję, czy wyjedzie chociażby ze stolicy, no to zmienia się zupełnie ta optyka.
Natomiast no, funkcjonują w dyskursie nawet politycznym na najwyższym obecnie szczeblu takie właśnie stereotypy, że ten Zachód się wali, że już wszystko tu tam stracone, że cywilizacja zachodnia upada, wymiera, w ogóle demografia taka, że no, Arabowie to nas zaleją, czapkami lepsza niż przykryją. Na Ukrainie i w Rosji przecież. A to też jakoś tak nie... Bo jest 1,6 w Szwecji, 1,8 w Francji, 1,4 w Niemczech, 1,2 na Ukrainie i 1,2 w Rosji. No to gdzie jest lepiej? To się w ogóle... Mam wrażenie, że wiesz, to jest tak, że no nie można tak tych liczb, nie? Sobie żonglować, a i tak to wszyscy robią. Jak to się w ogóle, jak to jest w ogóle możliwe? No, jak widać, no, papier wszystko zniesie i też fale eteru internetowego, mówiąc w pewnej przenośni, światłowody też wszystko zniosą. No i niestety są pewne zadawnione uprzedzenia, zadawnione stereotypy. One są czasem celowo podsycane przez wrogów Polski, przez wrogów świata zachodniego. No i tworzą się żebyśmy takie właśnie mity. W rzeczywistości, jaka ona jest, tylko mieli z wszystkimi byli skłóceni, nie? Trochę tak, no, że daje się to zauważyć, czy w dyskursie politycznym, czy w takim poniżej politycznego, bardziej takim powiedzmy mindsetowym tego, jak postrzegamy świat, jak postrzegamy sąsiadów, jak postrzegamy rzeczywistość, że takie kompleksy niższości pomieszane z kompleksami wyższości jednocześnie i jakby szukając tego takiego nowego pomysłu na Polskę, żeby się wymyślić na nowo, to po prostu pewne nawyki są do wykorzenienia, bo ja nie jestem ani ojkofobem, ani nie jestem jakimś, prawda, Poland Strong, no ale widzę, jakie Polska ma historyczne osiągnięcia, jakie ma nasz kraj pozytywne jakieś cechy, ale też widzę nasze wady, nasze błędy, naszą nieumiejętność wykorzystywania okazji dziejowych, uczenia się też na błędach, na porażkach, no i wydaje mi się, że dalej trzeba będzie odkłamywać te wszystkie mity, stare i pojawiające się nowe, no i po prostu jakoś tego nowego pomysłu na siebie szukać i no, starać się, żeby było jak najlepiej. W tej chwili to najbardziej się boję, że tym nowym pomysłem dla nas to będzie wyjście z NATO albo jakieś inne bilateralne głupotki z Amerykanami albo Ukraińcami, które się mogą skończyć tym, że Rosjanie nam dowalą po prostu, bo nie wiem, czy wiesz, że Budzisz i Bartosiak w te całe pożar się Boże strategy and tragedy and torture, tak, oni wprost mówią, że należy samodzielnie, no samodzielnie to my jesteśmy słabi po prostu i tyle. I jak my się tak nadmuchamy, że husaria, że coś tam, a wszyscy inni to wymarli, więc nie ma co z nimi w ogóle tam paktować, że możemy tylko gadać z Amerykanami albo z nikim, najlepiej z nikim, wiesz, Michale, i po tej samemu na Rosję pójść. Świetny pomysł, nie? Rosja ma akurat jeszcze tyle sił, żeby nas zmieść z powierzchni ziemi. Żeby ktoś to miał... Trochę... Ja się obawiam zawsze, że ten nowy pomysł na Polskę, to ja już wolę, żeby nie było żadnego pomysłu niż taki pomysł, bo widzę, że jeżeli ktoś coś jakiś na horyzoncie majaczy, jakiś pomysł, to właśnie taki. Ale nie, no, ja wiem, o jaki pomysł byś chciał. Chciałby się tak, jak na przykład PiS mówił o wstaniu z kolan, to ja myślałem, no dobra, no to będziemy mniej gadać z Niemcami, nie będzie tak, że w każdym rogu jest Kaufland, tylko może będzie więcej Carrefourów i Tesco i innych takich, no tak, no i bardzo dobrze, więcej urozmaicenia, bardzo dobrze, oczywiście nie należy się uzależniać od Niemców za bardzo, no ale się okazało, że to się sprowadza do lizania Amerykanów po tyłku. Dajcie, dajcie, dajcie.
No i tyle. I to jest nasza polityka międzynarodowa, jakbyś pytał. Więc obawiam się, że my idziemy w bardzo złym kierunku, ale mam nadzieję, że nam to jakoś wywietrze jeszcze z głowy i się opamiętamy, nie? Tak jak Szwedzi się opamiętali w 1718 roku. Miejmy taką nadzieję. No dobrze, także tym pozytywnym akcentem dziękuję ci bardzo, Michale, bardzo, bardzo. Nawet żeśmy się rozgadali bardziej niż, wiadomo, dwaj historycy, to wiadomo, nie, jeszcze nowożytnicy, jak się dogadają. Przy okazji polecam wszystkim książki o Tudorach, które napisał Michał, o Henryku VIII i o Elżbiecie zwłaszcza, bo to są ci najwybitniejsi. Także polecam także nie tylko własny e-book, ale i e-book kolegi też polecam. Także e-booki w ogóle, więc też w liczbie nogi. Także dzięki bardzo, Michale, i widzimy się za jakiś czas, jakiś inny temat, może o tej Anglii coś ruszyć, bo tak, zanim ja zrobię Wielką Brytanię bez mitów, to jeszcze kilka innych krajów bez mitów jest, więc może jakiś taki incision, jak mówią Niemcy, gdzieś tak po drodze, powejgien, jak mówią Szwedzi, z organisiera taki jeden. Czy Anglię, czy powrócić do Polski jeszcze, bo myślę, że sporo wątków mimo długości naszej rozmowy zmuszeni byliśmy pominąć, no. Na pewno tematy się znajdą. Tak, dziękuję. Tak, to prawda, no. Dziękuję Tobie za rozmowę. Też polecam oczywiście pozostałe książki Piotra, nie tylko Historię Polski bez mitów i nadchodzącą książkę o historii Szwecji, ale na przykład także o Kościuszce, czy też o Disneyu. Bardzo ciekawy audiobook. Tylko na tych książkach ja już nie zarabiam. Skupmy się na tych nowych. Z każdego zainteresowania książkami oczywiście. Tak więc dziękuję też wszystkim, którzy byli na tyle cierpliwi, że wysłuchali i dotrwali aż do końca naszej rozmowy. Nawet mamy bardzo entuzjastyczne tutaj reakcje, także żeby nie być pustosłownym, jak mówią Rosjanie, a jak my mówimy gołosłowni. Także tutaj jak najbardziej pozytywne to tak spieszę w brzeg. Bardzo to miłe, że takie reakcje są. W każdym razie dziękuję Tobie i wszystkim naszym widzom. Ja mam wrażenie po prostu, że kraje zachodnie nie zostały nigdy normalnie omówione jeden po drugim i się wydaje, że to jest jakaś niezrozumiała magma Unii Europejskiej i tyle, i z czym się to je, nikt nigdy nie powiedział. A potem Polacy pojechali pracować na Zachód, nie zawsze ich tam potraktowano dobrze, nie zawsze oni wiedzieli, jak się zachować, nie zawsze wiedzieli, jak co znaleźć, nie zawsze im pomogli miejscowi. Oni też mają przecież swoje uprzedzenia, to jest normalne. I potem jest tak, że się Polska zmęczyła Zachodem, mimo że Zachód to cały czas jest, czego by nie mówić, ta gwiazda normalności i humanizmu, a wschody to są wschody tylko z nazwy. Znaczy, na pewno po części ten mechanizm, o którym mówisz, zadziałał, chociaż ja pewne ziarenka, z których wyrosły też pewne tendencje zauważalne dzisiaj, to ja patrząc wstecz dostrzegam już tak na krótko po wstąpieniu do Unii, może równolegle z tym, więc wydaje mi się, że to kiełkowało od dawna, no ale znowu to już jest temat na zupełnie inną rozmowę i ja wiem, że my moglibyśmy do rana, ale też dajmy wypocząć sobie i naszym słuchaczom, więc jeszcze raz Tobie i wszystkim dziękuję, pozdrawiam i chodę sobra. Tak jest, tak jest. Dzięki.